Jesteśmy na żywo. Panowie, ja sprawdzę tylko ustawienia kamery, żebyście się mogli dokładnie zobaczyć. Nie wiem, czy mamy make-up. Jesteśmy na żywo, dobrze. Mamy prośbę do naszych słuchaczy. Sprawdźcie, czy działa dźwięk. O, pan tutaj przyszedł z przesyłką, to już siódmy raz, bo ona nikogo nie ma. Adidas Runners jest zamknięte, chyba że Hubert odbierze. Adidas Runners biega teraz, Andrzej, jest południe. I... bliżej mikrofonu. Mamy południe i wszyscy doskonale biegają warszawiacy teraz, więc kochani, Adidas Runners nikogo nie ma. Kochani, testujemy teraz daje nasze urządzenia, jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Ja teraz zostawię na chwilę z Andrzeja. Andrzeja, z wami one on one. To będzie one man show przez kilka chwil. Ja sprawdzę tylko ustawienia. Andrzej, opowiedz coś ciekawego milionom naszych słuchaczy. Powiedz, dlaczego jesteśmy, skąd idziemy i dokąd zmierzamy. Bardzo proszę. Dobrze, troszeczkę mnie zaskoczyłeś. Jak jestem sam, to się stresuję, ale spróbuję. Nie ma powodu. Jak wiecie, mieliśmy krótką przerwę, pięciomiesięczną, tak zwaną, byliśmy w tak zwanej separacji z... Już jesteśmy na żywo, Hubercie. Andrzej teraz ma one man show. Z pozostałymi naszymi redaktorami. Ale może musieliśmy od siebie odpocząć, ale również mieliśmy ciężki okres w pracy, który uniemożliwiał nam kontynuowanie podcastów. Natomiast to się zmieniło, to się zmieni. Mamy już 3 nagrane w zanadrzu, którymi się pochwalimy we wrześniu. W odpowiednim czasie. Zdradzimy też, o czym będą za chwilę w naszym programie. A dzisiaj ruszamy z inauguracyjnym, otwierającym nowy sezon 2017-18. Dokonaliśmy, kochani, tutaj wielu notatek. Przygotowaliśmy dla was mnóstwo tematów. Będą to tematy kontrowersyjne, zahaczające o naprawdę bardzo trudne tematy, ale zanim je poruszymy, Hubert chciałby nam zrelacjonować, ponieważ ja nie widziałem wczorajszych poczynań ani naszych legionistów, ani naszych siatkarzy. Wiem tylko z Twittera, że nie było dobrze. Witamy państwa serdecznie oczywiście. Po dłuższej przerwie, bo wiecie jak to jest w trójkątach, z trójkątami jest różnie. Są i szybko się kończą, więc lepiej gdzieś tam się parować dwójkami. My na szczęście połączyliśmy się znowu, fajne tutaj narzędzie na trzy ściany. A jeżeli chodzi o wczorajsze wydarzenia sportowe, to mam nadzieję, że rozłąka z formą reprezentacji będzie trwała tylko jedną dobę. Mówię o siatkarskiej reprezentacji. No. A rozłąka z formą Legii Warszawa nie dłużej niż kolejne 8 miesięcy, bo za 8 miesięcy po zdobyciu Mistrzostwa Polski, bo na to wszyscy liczą i z takim budżetem, jaki ma Legia Warszawa, to jest jakby nie wypada nie być mistrzem Polski, nie wypada robić takich rzeczy, których wczoraj nie mogliśmy zobaczyć. Na razie słyszałem o 40-milionowej dziurze budżetowej w tej chwili w związku z odpadnięciem. Ale nie mogliśmy, słuchajcie, wczoraj zobaczyć transmisji, bo jakieś były problemy, jeżeli chodzi o dogadanie się z telewizją, a jak widzicie, nas zawsze możecie oglądać, nas możecie liczyć. My opłaciliśmy abonament telewizyjno-radiowy. Mów za siebie. Skorykow nie opłacił. Bardzo proszę na Warszawiankę wszystkich odpowiedzialnych. Ja nie opłaciłem, nigdy w życiu nie zapłacę złodziejskiego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wiedziałem, że wkroczymy na temat polityki. No niestety, to Hubert wywołał, ale to już jest koniec, bo to jest koniec telewizji. Wszyscy przechodzą do internetu, my jesteśmy pierwsi. Prawda, Daniel? Ja tylko dodam nieskromnie oczywiście, że tutaj program Kondraciuk Live wyznaczył jeszcze przed Onetem nadawanie programów na żywo na YouTube i na Facebook. Byliśmy pierwsi, znaczy, będziemy pierwsi. Się uczyli od nas. Tak, Jarosław Kuźniar dzwonił i pytał, jak to jak się to robi. Jak to zrobi, to ja także właśnie. I my mamy też... od kogoś tam słyszałem. Tak. A nie, Graz do mnie dzwonił. Łukasz też się tak dopytywał. Tak? No I słuchajcie, my mamy też ważne cele, kochani, na ten rok, bo chcemy pokazać, jak to się robi, więc zróbcie wszystko, abyśmy mieli lepsze statystyki niż Onet rano. Okej? Okay? Słuchajcie, generalnie daliśmy wykazać się podcasterom, którzy gdzieś tam się pojawili z tych bunkrów, wyciągnęli główki i zaczęli nadawać na różnych... Pozdrawiamy Maciek Żywek. Na różnych możliwych kanałach internetowych, relacji, transmisji. I fajnie wykazali się, pokazali. No nie do końca jesteśmy zadowoleni z tych transferów, tak jak z transferów Legii Warszawa, dlatego wracamy do was z poważną transmisją na poziomie Ligi Mistrzów, no co wam tutaj możemy dużo powiedzieć. Zawiodłeś się na blogu jakimś swoim? Nie, na swoim ja na szczęście nie prowadzę bloga. Panowie, ja chciałbym wam zadać ważne pytanie. Życie uczy. Ważne pytanie, zanim przejdziemy do ostatniego elementu naszego podcastu, czyli Love, Sex and Rock and Roll. Ja chciałem was zapytać, jako doświadczonych trenerów, ludzi, którzy zjedli swoje szkliwo,
i zęby na sporcie. Budowali drużyny, prowadzili swoich zawodników. Czego wczoraj zabrakło Legii i siatkarza? Czego tam zabrakło? Bo ja znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym potwierdzić je u was. Bardzo proszę. Hubert Szanczy. Jeżeli chodzi o piłkarzy, niestety meczu siatkarzy nie oglądałem. Oglądałem rozpoczęcie turnieju, otwarcie, które było imponujące. Czyli tutaj akurat Polacy się postarali. Mówimy o stronę organizacyjną. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o piłkarzy, no zabrakło moim zdaniem drużyny. To znaczy to nie była drużyna, to nie był zespół, tylko to byli pojedynczy piłkarze, którzy nie potrafili pokazać jeszcze swoich umiejętności zupełnie. Nie wiem, czy byli przemęczeni, czy byli sfrustrowani, bo po zachowaniach Dąbrowskiego w wywiadach dla telewizji po meczu z Wisłą Płock, czy po zachowaniu Pazdana, który wyleciał za czerwoną kartkę, szarpiąc trenera za rękę. Sędziego szarpał za rękę. To pokazało, że gdzieś tej drużynie nie ma spokoju. To nie jest ten kierunek. To są złe emocje, które kierują tymi piłkarzami. Ta frustracja i na pewno trzeba coś zmienić. To znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby ta drużyna w tym składzie, z tym trenerem, nie mówię tutaj o tym, żeby zmieniać trenera, tylko żeby przebudować to w jakiś sposób, odnosiła sukcesy. Obawiam się, że ten kryzys może potrwać troszeczkę dłużej, bo nie wygląda ta drużyna dobrze. No. Hubert, ty jesteś najbliżej piłki. Szkoda mi jest, najbliżej jak najbliżej. Tak blisko, widziałem cię na stadionie. Tak blisko, że wczorajszy mecz oglądałem gdzieś tam oczami wyobraźni i tym, co przekazują zawodnicy na stadionie podczas treningu naszego klubowego Adidas Runners. Więc taką relację pisaną gdzieś miałem dostarczoną. I nie spodziewałem się, że będą jakieś fajerwerki i miałem w głowie, że prawdopodobnie ta Legia nie da sobie rady i nie dała sobie rady. I myślę, że zasłużenie odpadła z tych eliminacji. I dobrze, że nie reprezentuje nas klub pokazujący taki poziom w danym momencie, bo to jest tak jak APL Nikozja, który wszedł do Ligi Mistrzów i to będzie tylko granie kompletnego piachu, jak to kiedyś powiedział Boniek, więc przykre do oglądania i też trochę żenujące dla zespołów, które są w tych rozgrywkach. Może tak, bo my rozmawiamy teraz o Legii i o wczorajszym meczu, ale większość z naszych słuchaczy pewnie nawet nie pamięta nazwy zespołu, z którym Legia grała. Nazywał się ten zespół Szeryf i pochodzi, sama nazwa zobowiązuje. I pochodzi z Mołdawii. W związku z tym mogliśmy przypuszczać, że rozjedzie Legia drużynę, nawet jeżeli nie udało się tego zrobić w Warszawie, bo popełniła jakiś błąd, coś nie wyszło, taka jest piłka, no to na ich terenie po prostu ich rozjedzie. Natomiast nie wiem, czy widzieliście statystyki, Legia oddała 4 strzały, a Szeryf oddał 12. A to Legia musiała zdobyć bramkę, żeby przejść do następnej rundy, a nie Szeryf. Z czego, przypomnę, Legia wykonała tylko jeden strzał celny. A najgroźniejsza sytuacja miała miejsce po wrzucie z autu przez Michała Kucharczyka. A generalnie rozmawiamy o piłce nożnej. Tak, dokładnie. Więc ja oglądałem ten mecz oczywiście na jakimś streamie w internecie, wyszukałem sobie. Bo nie było transmisji, słyszałem, nie, tak? Nie było zupełnie transmisji. Natomiast, jak to się stało? Natomiast na tym streamie ta relacja była tak fatalnej jakości. Budżet już na to nie pozwolił. Tak fatalnej jakości, się zastanawiałem, czy Legia po prostu dostroiła się do tej fatalnej jakości przekazu internetowego. Słuchajcie, największym zdziwieniem było dla mnie, jak w 36 minucie pojawił się przy piłce Moulin i dopiero zorientowałem się, że on jest w składzie drużyny. Człowiek, który ma kreować tą grę, chyba pod nieobecność kilku środkowych graczy, którzy mają być rozgrywającymi, którzy odnieśli kontuzję i siedzą na ławie. Słuchajcie, zrobiłem kilka tutaj screenshotów z Twittera tutaj. Legio dno dna. Pokazałaś Legio prawdę o polskiej piłce klubowej i bardzo dobrze. No i tak wszystko w tej temperaturze się pojawiło na Twitterze. Ale słuchajcie, po zeszłorocznych występach Legii, która, umówmy się, była przygotowana przez Besnika Hasiego do rozgrywek. Magiera przejął szatnię, przyszedł do klubu, gdzieś tam piłkarze się buntowali przeciw poprzedniemu trenerowi i tu zaczęli grać jak przyszedł człowiek, którego znali. Nie wszyscy, ale większość w drużynie. I z takiego wyniku 3-3 z Realem Madryt, gdzie naprawdę Legia pokazywała fenomenalny futbol. Było dobrze. My teraz spadliśmy nie o ligę, nie o dwie, tylko my spadliśmy w przepaść.
a ranking naszej reprezentacji pokazuje zupełnie co innego. Ja nie znam sytuacji, żeby reprezentacja była w pierwszej dziesiątce rankingu ogólnego na świecie i nie było ani jednej drużyny, która coś pokazuje. To jest niestety bardzo przykre. Ale nasza reprezentacja, tylko wtrącę, w ostatnim meczu z Rumunią też nic nie pokazała. Nie pokazała w ogóle drużyny, żeby nie dwa wydrukowane mecze, dwie bramki przez sędziego, które strzelił Lewandowski, byłoby 1-1, 10 Rumunów zbiłoby 11 Polaków. Tak by było. Taka jest prawda. A te zachwyty, że jesteśmy na którymś miejscu w rankingu, są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Kto zaklina tę rzeczywistość? Czy jest to prezes Boniek w takim razie? Panie Andrzej. Prezes Boniek, czy Cezary Kucharski, czy ostatnio Dariusz Dziekanowski, najwięksi krytycy, przerośli już... Janka Tomaszewskiego. Janka Tomaszewskiego. Janek jest teraz w odwrocie? Janek obronił jednego karnego, chłopcy bronią co mecz. I Wojtka Kowalczyka. Natomiast wracając do Legii, wydaje mi się, że problem jest jeszcze bardziej trudny do rozwiązania. Spotkałem u swojego fryzjera Łukasza Monetę. Łukasz Moneta jest zawodnikiem pierwszego składu Legii Warszawa, nie zawsze łapie się, nie pojechał do Mołdawii na rewanżowy mecz z Szeryfem, ale zadałem mu oczywiście, skoro miałem okazję, to zadałem mu pytanie: słuchaj Łukasz, no co się dzieje w tej drużynie, co się dzieje? Wiecie co usłyszałem? No. No nie wiem. Także jeżeli zawodnicy nie wiedzą, co się dzieje, no to podejrzewam, że odbudowanie tej drużyny to nie potrwa tydzień, miesiąc, tylko może się skończyć większym problemem. Natomiast piłkarski problem, to znaczy problem z formą, to jest jedna rzecz, ale drugi problem, problem finansowy. Bo ja nie wiem, jak w takich klubach się dzieje, kiedy jest 40-milionowa dziura budżetowa, w jaki sposób właściciel klubu jest w stanie poradzić sobie z tą dziurą. Bierze kredyt. Mówię nie, chyba bierze kredyt, bo ja zacząłem sprawdzać Mioduskiego, na którym miejscu jest na liście Forbesa najlepszych, najlepiej zarabiających ludzi. Nie znalazłem. Również na polskich listach próbowałem Newsweeka i tak dalej. Też nie znalazłem. Więc obawiam się, że może się okazać, że będzie musiał wziąć kredyt, że z własnej kieszeni tych pieniędzy nie wyciągnie. A drużynę trzeba utrzymać na tym poziomie, przynajmniej do końca sezonu. Ale tak dobrze się zapowiadało. Liga Mistrzów, transfer z UEFA i tak dalej. I nagle co? Czy wiecie, przede wszystkim Legia Warszawa za mocno zaszalała na rynku transferowym, ściągając zawodników nieprzygotowanych w danym momencie na graczy i nie ciągnących zespołu, tylko przyjeżdżając jak odbudowywać je. To nie jest już pierwszy raz. To jest syndrom Borussii Dortmund. W momencie, kiedy ona w Lidze Mistrzów grała rewelacyjnie kilka czy kilkanaście lat temu, i zaczęli kupować, po prostu wydawać pieniądze na potęgę i był taki moment, że praktycznie stała się bankrutem. Gdzieś tam jakaś pomoc, nie pamiętam kto pomagał, klub się utrzymał. W Polsce nie ma takich osób, które są w stanie wyłożyć pieniądze, znaczy Darek Mioduski wyłożył te pieniądze, został sam jako jeden z trójki, pana Wandzla i pana Leśnodorskiego. Spłacił i został sam na polu bitwy i niestety, kurczę, przegrał dość poważną bitwę, która może zakończyć sen o potędze polskiej piłki klubowej. Oby nie. Ja mimo wszystko trzymam kciuki i wierzę w to, że Legia się odbuduje. Z Legią jestem związany od zawsze, więc trudno w ten sposób nie podchodzić. Natomiast uważam, że należy krytykować i... Robimy to z troską, żeby to było jasne tutaj dla naszych widzów i dla naszych słuchaczy. Dokończę tutaj, ale chyba, że chcesz skończyć jeszcze myśl, bo chciałbym troszeczkę odbić. Ja myślę, że uciekniemy, zostawmy piłkę nożną, nie pastwmy się nad Legią. Bo nie wiemy, jak się buduje ten klub. Ja biegam, widzę tylko mury, nie wiem, jak zawodnicy trenują, zamykają treningi, więc ciężko powiedzieć. Nie uważam, że to jest fajne, zamykać treningi. Można zamknąć trening, a potem pokazać poziom. Jeżeli się zamyka treningi i później widzimy taki rezultat finalnie, no to po co zamykać te treningi? Niech ludzie widzą. O tym rozmawialiśmy z Łukaszem Monetą. Łukasz Moneta ma 23 lata, rozwijający się obrońca Legii Warszawa, że jak ja chodziłem na Legię, to mogłem oglądać Dowczyka, Dziekanowskiego, mogłem oglądać Kowalczyka. Uczyłem się jakby piłki od tych piłkarzy, obserwując ich z trybun, a nawet wchodziliśmy z chłopakami na bieżnię lub materac.
pracę, ponieważ Legia kiedyś miała stadion lekkoatletyczny, ich obserwowaliśmy. I Łukasz powiedział, nie wierzył nawet w to, jak to, teraz jest to niemożliwe, teraz nie możesz wejść na stadion, no teraz nie mogę pooglądać tej swojej drużyny, w jaki sposób się przygotowuje. No to jest powrót, Andrzej, do radzieckiej szkoły trenowania, nie amerykańskiej, że jest open, wchodzisz i obserwujesz, chłoniesz atmosferę. A propos ducha sportu, bo napisałem na Facebooku naszym widzom i naszym słuchaczom, że dziś wywołujemy ducha. A wywołujemy ducha sportu, którego zabrakło. Ducha drużyny, połączenia właśnie, to co powiedzieliście, że zawodnicy do Legii przyjeżdżają, żeby się sami odbudować, a nie odbudować drużynę. Amerykańska myśl trenerska mówi zupełnie coś innego. I myślę, że warto śledzić poczynania amerykańskich naukowców i amerykańskiej myśli trenerskiej. Poza tym zauważyliście, że nasi siatkarze, oni są, przepraszam za brzydkie słowo, nie było tego słowa. Oni są wszyscy smutni. Jak oni przegrywają pierwszy set, to oni są załamani i smutni. A amerykańska myśl trenerska mówi, baw się, ciesz się. To nie szkodzi, że przegrywasz tego seta, nie szkodzi, że przegrasz ten mecz. Ale jeżeli będziesz smutny po każdym przegranym punkcie, nigdy nie wygrasz. I co się wczoraj stało? Wczoraj było smutno i nie było... Where's the team spirit? Tak, bo my albo bardzo często jest tak, że nie kochamy dyscypliny, którą uprawiamy. Bardzo robimy to za karę. Robimy to za karę, albo robimy to dla pieniędzy. To jest też robimy bardzo... Robimy to za karę, robimy to za kasę. No. Albo robimy to za kasę. No to jest ale może to nas nie bawić. Ale to nie jest tak, że nigdy nie bawiło tego piłkarza, czy tego tenisisty gra w tenisa, a teraz nie ma pomysłu na życie, więc nadal wykonuje swój sportowy zawód i zarabia pieniądze i musi to robić jak najdłużej, ponieważ gdyby tego nie robił, nie wiedziałby, co ze sobą począć. Ten duch kiedyś w nim był. Ta pasja, ta miłość do danej dyscypliny była. Inaczej by nie kontynuował, nie rozpocząłby przygody z tą zabawą. A co powoduje, że ten duch znika? Znika. Właśnie myślę, że... Wy budujecie swoje drużyny i biegowe, i pływackie, i... Myślę, że zdecydowanie to, co ten klub otacza, czyli ten team spirit, czyli są osoby. Te osoby trzeba w klubie dostrzec. I które wokół siebie budują jakby społeczność? Wokół siebie budują społeczność, ale które również świetnie spajają tą społeczność i motywują do dalszego działania. Oczywiście tu też trzeba uważać, żeby to nie były osoby, które doprowadzą do przemotywowania takiej grupy. Tak? To musi być, nie jestem psychologiem, ale jestem praktykiem i widzę. To jest tak, jak staramy się usuwać z drużyny wampirów emocjonalnych, tak, którzy psują. To też mówi amerykańska myśl trenerska. Którzy psują to momentalnie, to jestem brutalny. Od razu, tak. Jestem brutalny pod tym względem. To są grupy dorosłych osób, które trenuję, ale też zauważam takie sytuacje i próbuję eliminować. Momentalnie atmosfera w drużynie się poprawia, ale również wprowadzać do grupy lidera tak zwanego, który jest dobrym duchem tej drużyny. I sukces gwarantowany. To znaczy ja uważam, że wtedy i tak te postępy sportowe przyjdą. Wystarczy tylko dobrze przygotowanego trenera, metodycznie przygotowanego trenera do tego, żeby prowadził grupę. Jeżeli nie ma tej atmosfery, nie będzie żadnego sukcesu, nie będzie drużyny, to się wszystko rozpadnie. Hubert, ty prowadzisz indywidualnie zawodników i grupowo. Tak, słuchajcie, generalnie Andrzej wszystko powiedział całą prawdę i jeżeli ktoś psuje atmosferę, no to takich osób się pozbywamy i również z tym nie mam żadnego problemu, ale trening to jest tylko jakiś tam mały czas. Poza treningiem to jest wszystko. Albo nad tym zbudujemy dyspozycję, albo nie, czyli przygotowanie takie mentalne, psychika, radość i chęć przychodzenia na kolejne treningi i podejmowania katorżniczej ciężkiej pracy. Jeżeli fajnie dopasujemy grupę, ludzie będą ze sobą, lubili ze sobą przebywać, no to oni będą po prostu wykonywali te treningi dużo, dużo lepiej. Dlatego tak trzeba dobierać, nawet mając 30, 40, 50, 100 osób, można spokojnie zrobić. Jest cała grupa, można zrobić fajne podgrupy, gdzie nikt się nie będzie zagryzał i wszyscy na tym skorzystają. Tylko wiadomo, że do tego potrzeba czasu. No i trzeba cały czas obserwować i reagować na bieżąco. Teraz przypomniała mi się taka historia, jak kilka lat temu przyjechał do Polski amerykański trener pływacki, znowu wracamy do amerykańskiego modelu budowania drużyny. Przyjechał do Polski, ponieważ na uczelni, przeciętnej uczelni, brakowało kobiet, dziewczyn do drużyny pływackiej. Znalazł kilka zawodniczek w Polsce, jedna z naszych koleżanek zakończyła już karierę pływacką, ale była kusząca propozycja, chciała skończyć studia również w Stanach, więc zgodziła się na wyjazd do Stanów i rozpoczęcie kolejnej przygody, nowej przygody z pływaniem.
Po roku studiów, nie wiadomo czemu, przeniosła się na znaną uczelnię amerykańską. Oczywiście zapytaliśmy, dlaczego tak się stało. Okazało się, że w ciągu tego roku bardzo dobrą atmosferę zbudowała w drużynie amerykańskiej. Była bardzo przeciętną zawodniczką. Nie łapała się do pierwszego składu, ale zbudowała bardzo dobrą atmosferę. Zauważyła to inna uczelnia i koniecznie chciała ściągnąć ją do siebie, żeby taką samą atmosferę budowała w ich drużynie. Ta uczelnia nie miała problemu ze ściągnięciem, no po prostu przemawiał prestiż uczelni. Ale zobaczcie, w jaki sposób to skauci wyszukują już nie tylko talenty sportowe, pływackie, koszykarskie, piłkarskie, ale skauci również wyszukują tych zawodników, czy te ogniwa, które potrafią zbudować ten team. Nie muszą być wybitnymi sportowcami. O tym bardzo fajnie pisze w książce Darek Dudek, Pod presją. Warto przeczytać, polecam, ponieważ on właśnie tam świetnie opisuje, w jaki sposób buduje się drużynę, jak jeden zawodnik w jednej drużynie nie jest w stanie grać dobrze w innej. Ja czekam na tę pauzę, ponieważ my jesteśmy też podcastem kulturalnym, bardzo proszę. I tutaj słuchajcie, od razu przychodzi mi do głowy Kuba Rzeźniczak, który został od składu odsunięty w jakiś tam sposób. Podziękowano mu oczywiście elegancko, bardzo ładnie zrobili. Ile lat? 12 filmik. Lat? Bardzo długo, 13. Bardzo długo. Był kapitanem przez wiele lat, super trzymał atmosferę. Nie wiem, co się działo w szatni, no bo wiadomo, nie mamy aż takich możliwości, żeby porozmawiać, ale widać było, że jest pozytywnie. Raz od starucha dostał z liścia tam na boisku. Tak, ale potrafił się pozbierać. Odszedł z klubu, poszedł do drużyny Karabachu Agdam, czy jakoś tak, przekręcam pewnie, gdzie generalnie miasto jest zniszczone całkowicie, a drużyna jest w Lidze Mistrzów i chłopak jest kochany przez kibiców tej drużyny po 2 miesiącach gry. I tutaj się nasuwa pytanie, dlaczego my takich zawodników się pozbywamy, a ściągamy ani sportowo nie ciągnących zespołu, czyli nie reprezentujących żadnego poziomu, bo uważam, że to jest żaden poziom, jeżeli zawodnik przychodzi i w lidze drużyna jest w środku tabeli, a w Lidze Mistrzów z drużynami, które myślę, że u nas by walczyły na zapleczu ekstraklasy, przegrywamy. Dlaczego my się takich osób pozbywamy, którzy poświęcili tyle lat, serca i emocji, które spajały, czyli to, co Andrzej powiedział, które trzymały tak naprawdę bardzo mocno drużynę. Nie ma Radowicza, jest kontuzja, czyli nie ma go gdzieś tam przy szatni bezpośrednio, gdzieś się pojawia, nie pojawia, ale to już nie jest to samo. Nie mówię o Gigi Ofo, który odszedł, bo nie chciał grać, takich zawodników też nie ma co na siłę trzymać, ale pozbywamy się zawodników, którzy są związani z tym klubem i oddaliby serce. Ale Ofo nie chciał grać, no bo z kim miał grać? No, chciałbyś trenować w drużynie, w której nie masz z kim trenować, wiesz, Ofo przerastał po prostu klasą pozostałych piłkarzy, no chciał poszukać sobie drużyny, w której mógłby podania, które czy rozgrywał, czy podania, które kierował, żeby były wykorzystywane. No i awansował do Ligi Mistrzów, czego mu serdecznie gratulujemy, ze swoim trenerem, z którym przyszedł do Legii Warszawa, panem Besnikiem Hazim. Więc generalnie tak a propos, bo to trzeba co oddać trenerowi Besnikowi Hasiemu, to jest to, że to on prowadził Legię do Ligi Mistrzów, a nie Jacek Magiera, więc żeby była jasność. Panowie, chciałbym zamknąć ten temat i chciałbym zamknąć to spektakularnie. Na przykład telefonem, uwaga, do naszego gościa, który niedługo pojawi się w podcaście, a będzie to sam Ryszard Szul. Dziś ma urodziny. Andrzej ma telefon, będzie teraz telefonik, ja sprawdzę, czy jesteśmy w emisji w tym czasie. Kochani, możecie sobie zrobić herbatkę. Jak wam się podobało, to możecie nas udostępnić swoim przyjaciołom. Pokażcie, że jest taki program, który wymyka się jakimkolwiek schematom, jakimkolwiek brakom empatii sportowej, a także jest pełny niezawodnej, dobrze sprawdzonej myśli trenerskiej. Teraz panowie będą dzwonić, bo my jesteśmy programem interaktywnym, połączymy się na żywo z Ryszardem. Ale dzwonimy najpierw do Ryszarda Szula, czy najpierw do Sebastiana Krzepoty, żeby nam się wytłumaczył, dlaczego przygotowanie Legii Warszawa? No, może do Sebastiana Krzepoty. Ja myślę, że najpierw zacznijmy od skarcenia. Dlaczego płotki były... Od skarcenia. To dobrze, to ja... Od skarcenia? Od skarcenia. Dobra, czyli zobaczymy, czy odbierze. Dlaczego płotki były tak niskie, że nie udało się ich przeskoczyć? Jest telefon i to będzie na antenie. Ale słyszę jakiś mołdawski sygnał czekania jeszcze. Podejrzewam, że Sebastian dzisiaj nie odbiera żadnych telefonów. Również od kolegów związanych z pływaniem.
Sebastian niestety nie odbiera. Sebastian, zapraszamy cię do programu. Jak trochę ochłoniesz oczywiście, bo nie chcielibyśmy tak na gorąco, no bo ja rozumiem, że stres i tak dalej, ile można, ale jak troszeczkę ochłoniesz, to zapraszamy cię do programu, do Run Forest Podcast. Porozmawiamy oczywiście o przygotowaniu motorycznym zawodników w sporcie amatorskim i wyczynowym, ale również o tym, w jaki sposób pracuje się w Legii Warszawa z piłkarzami i przygotowuje ich do sezonu pod względem motorycznym. W związku z tym, że Sebastian nie odbiera, może odsypia. O, może tak być. Bo może... Kaca chyba odsypia. Tutaj Maciek Sztur prosił, rzucił na Facebooku, że w dniu wczorajszym, tak? Nie. Tak, czwartek 24 sierpnia w Warszawie po 22 w autobusie linii 185, jadąc w stronę Ursynowa, została czarna niewielka skrzynka z napisem Sound. W środku są dwa rejestratory, dwa bezprzewodowe mikrofony, a jest to nam bliski, a na pewno Danielowi ten sprzęt. No to ja się znam. I wiem, że dla tym. Niektórych a będzie bezużyteczny, a dla jakie, Maćka jakie my tu urządzenie mamy? Bardzo użyteczne. Co Sound? Tak, Sound, ja wczoraj to takie urządzenie. 180, pokaż. Ja wczoraj ze 185 autobusu tą teczkę Danielowi podrzuciłem. To jest to. Mamy. Solid 38, mamy. Słuchajcie. Solid 38 to właśnie nagrywamy przy pomocy tego sprzętu. Tak, tak, nie wiem, czy do tego, tak. A tak poważnie, słuchajcie, uczciwego znalazcę Maciek osobiście jakąś nagrodę ufunduje, bardzo prosi o oddanie, jeżeli ktoś znalazł, bo są ważne jakieś nagrania, rejestratory. Nie chodzi o sam sprzęt, tylko pewnie chodzi o to, co się... Czy ktoś jechał z teatru, czy z planu filmowego? Jak ktoś znalazł, to niech wejdzie na fanpage Maćka Sztura, i tam znajdzie kontakt. Informacje. To ja dzwonię do Ryszarda Szula, a nie wiem, czy słuchacze wiedzą, Ryszard Szul był również fizjologiem Legii Warszawa swego czasu. Dzwoń do Ryszarda. Uwaga. Uwaga. O tej porze to Ryszard jeszcze pewnie trzeźwy. Na pewno w dresach. Ej, lub poczekaj na linii. O! Numer zajęty. Ale to znaczy, że rozmawia. To znaczy, że jest w zasięgu. Cały świat składa teraz życzenia Ryszardowi Szulowi, wybitnemu fizjologowi polskiemu. Panowie, w tym czasie tylko chciałem powiedzieć, że my jesteśmy za mało przypudrowani w tym programie. Troszkę się świcimy, nie chcę was martwić, ale mówię o tym nie bez kozery, ponieważ prezydent Francji, pan Macron, wydał na make-up w ciągu 3 miesięcy, ta informacja mnie zmroziła, wydał chyba z 26 tysięcy euro. Plus VAT? Nie piszą tego. O, Ryszard tu odzwania. Jest, proszę. Powiedz że jest Ryszardowi, że jesteśmy na antenie. Cała Polska. Dzień dobry panie Ryszardzie. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności z okazji urodzin. Dziękuję ci bardzo. Ryszard, jesteśmy na żywo, bo nagrywamy Run Forest Podcast w tej chwili. Jest ze mną Daniel Kondraciuk i Hubert Duklanowski. Wszystkiego dobrego. Ryszard, Hubert się wystraszył, że masz przyjechać do programu, że nie tylko dzwonił, tylko masz przyjechać i biegał szybko, szukał zegarka. Zmienił teraz na Polara. Zegarka na ręce, no właśnie. Tak, zmienił teraz na Polara. Ryszard, powiedz nam, jak ty, czy oglądałeś, no nie oglądałeś, bo nie było transmisji meczu Legii, ale powiedz mi, jakie wydaje ci się, jaka przyczyna jest porażki Legii i słabej formy w tym sezonie? Przede wszystkim nie ma tych zawodników, którzy stanowili o jakości Legii. Przede wszystkim nie ma OGG, Ofoe, który jednym podaniem potrafił uruchomić napastników, to jest po pierwsze. Po drugie, nie ma tych napastników. I to stanowi o jakości gry. Mhm. Bo myślę, że przygotowanie i te wszystkie inne aspekty to są zawsze na tym samym poziomie. Tam nie ma, nie można się dopatrywać, doszukiwać jakiegoś zmęczenia nadmiernego albo motywacji i tak dalej, bo nawet jeżeli to zmęczenie jest, była krótka przerwa, bo oni tam mieli chyba 2 tygodnie tylko i potem grają. To przychodzi moment, że wpadają w rutynę, odpoczywają, bo gdzieś tam trener im odpuści, no i grają. Mhm. Jacek jest na tyle inteligentnym i mądrym trenerem, że widzi to. Czyli trener nie jest do wymiany? Nie, coś za szybko. Za szybko trzeba dać czas i zawodników, bo jeżeli sprzedaje się napastników, sprzedaje się najlepszego rozgrywającego, jaki był kiedykolwiek ostatnimi laty w lidze, no to jak on ma grać? No tak. No tak, statystyki mówią same za siebie. 4 oddane strzały Legii w kierunku bramki Szeryfa, z czego jeden celny. W meczu, w którym Legia musi wygrać, musi strzelić bramkę. Tak, no
napastnik. Napastnik jest jakby żądłem i kwintesencją drużyny. Ryszard, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy serdecznie w imieniu milionów słuchaczy. Zapraszamy do podcastu. Mam nadzieję, że znajdziesz dla nas czas i porozmawiamy o sporcie, o fizjologii, bo na pewno to będzie bardzo interesowało naszych słuchaczy. Dziękuję za rozmowę i najlepszego. Do widzenia. Cześć. Ryszard Szul, specjalnie dla Państwa na żywo w Run Forest Podcast, ponieważ u nas takie rzeczy dzieją się po prostu na żywo, bez żadnych kłopotów. Nie musimy się łączyć z wozem transmisyjnym, bo wóz transmisyjny, proszę Państwa, jest tu. Kiedyś go Państwu pokażemy. No ale Onet by zobaczył i też by tak chciał. Ale ja myślę, że Jarek Kuźniar, jak jutro to zobaczy i wsiądzie za kierownicę swojego samochodu, to myślę, że te metody przejmie. A my wtedy powiemy: Jarosław, copyright is all right. I Hubert pojedzie to wyegzekwować. Bardzo proszę. Oczywiście. Ja generalnie się zastanawiam, cóż to za osobistość tutaj generalnie krąży nam za plecami. Danie, czy ty mógłbyś? Słuchaj, to jest inwestor. To jest nasz nowy inwestor. To jest nasz nowy inwestor. Ale nie chcemy za dużo zdradzać. Słuchaj, to jest znana, barwna postać, słuchaj, bohemy warszawskiej, artystycznej, sportowej. Pokazuje, że ma cash, a nie kartę. To już jest, wiesz. Słuchaj, ale on pokazuje to dosyć dyskretnie. Wiesz, tutaj ja to są tak zwane dodatki. Ty to widzisz, ja to widzę. Andrzej to wie. Andrzej to po prostu wie, bo Andrzejowi nie trzeba dwa razy powtarzać. Bo ktoś finansuje te jego obozy, prawda? Dokładnie. Dzisiaj mój nowy samochód. I nowy samochód, słuchajcie, jest nowy samochód. Pędzę z Agrykoli. Andrzej do mnie dzwoni, mówi, że już jest. Pędzę, żeby otworzyć mu tutaj miejsce naszego spotkania. Biegnę, szukam Skody, 200, 300 metrów, 500 metrów nie ma. Biegam, ale jakiej Skody, powiedz? Biegam, otwieram, wychodzę, patrzę, jest biały samochód, stoi człowiek, piękne Lamborghini białe, więc słuchajcie, naprawdę chciałem Wam serdecznie podziękować osobom, które uczestniczyły w obozach Andrzeja Skorykowa, bo naprawdę przyczyniły się do tego, że on w końcu jest szczęśliwy. O, i ja poprosimy... To w końcu ma! Tak. A Dario ma, zasłużył. Słuchajcie, a ta tajemnicza postać to jest Dario, który jest również mocno związany ze sportem, jest byłym zawodnikiem, jest pływakiem po prostu, także wnosi... Myślałem, że blogerem modowym. Tak miałem ochotę dzisiaj pomóc. Ja go namawiam, żeby jednak otworzył blogaska. Żeby jednak nas ubrał, wiesz, zainwestował troszeczkę w nas, w nasz outfit. Ponieważ jak się pojawimy na ważnych imprezach i galach, to ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli ubrani nie według klucza. No bo jesteśmy idealnie spasowani, nie? Jest wszystko idealnie, kolorystycznie. Jest prawie dobrze, ale słuchajcie, nie mamy tak ani brandingu, ani elementów wspólnych, delikatnie pokazujących, że to jest jednak poważna sprawa, to jest jednak poważny podcast. Tu rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach dla polskiego sportu, dla polskiej myśli trenerskiej i generalnie dla życia każdego z Was. Bo Wy, moi drodzy, którzy nas teraz słuchacie, pewnie chcielibyście, aby Wasze dzieci były sportowcami, wybitnymi sportowcami, a niestety mamy dla Was złe wiadomości. Bo z mojego wywiadu środowiskowego wynika, że aby Twoje dziecko weszło na poziom światowy, trzeba opuścić kraj. Czy Wy się z tym zgadzacie? Ja generalnie powiem tylko jedno, że może na stadion Legii Warszawa nie przyjadą potężne zespoły europejskie, nie przyjadą kibice, nie będą się bawić, ale przyjechał Marcin Chabowski. Bardzo dobry zawodnik, świetny, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, robił testy wydolnościowe na stadionie Agrykoli, więc jednak może nie trzeba wyjeżdżać z kraju, wystarczy przyjechać do Warszawy. Znaczy na pewno nie trzeba wyjeżdżać z kraju, bo najlepsi polscy pływacy w historii polskiego pływania wytrenowali się, nazwijmy to tak kolokwialnie, w kraju. Wcale nie jeździli do Ameryki. Tak naprawdę tyle samo polskich pływaków, którzy wyjechali do Ameryki, poprawiło wyniki, co pogorszyło. To znaczy, to są moje jakby osobiste statystyki. Jeżeli jakikolwiek trener się ze mną nie zgadza, to proszę o komentarz. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce tak samo można osiągać sukcesy. Mamy infrastrukturę do tego i trenerów wykształconych. Jak za granicą. No dobrze. To ja zadam Wam inne pytanie. To co Tomasz Smokowski robił na otwarciu imprezy w Padla? Czy padel zastąpi polską tenisową myśl trenerską? Bo patrząc po naszych wynikach, wyłączam z tej grupy Agnieszkę Radwańską. Nasi tenisiści grają w daleko wysuniętych challengerach, na bardzo daległych turniejach, do których nawet nie dojeżdża pociąg. Tutaj jak polscy padel... biatloniści, RPA, Chiny i tak dalej.
Nie, słuchajcie, generalnie jeżeli chodzi o... A zaczyna się US Open. Daniel, sam wiesz, bo wielokrotnie grałeś, zresztą tak się też poznaliśmy przez swojego trenera tenisa. Jak ja słyszę, że w Polsce młodzi tenisiści to w ogóle są wybierani z takiej ilości dzieciaków, no to ja się pytam, gdzie? Przecież to jest tak drogi sport. Bardzo. W jaki sposób, gdzie jest ta duża grupa dzieci, z których to jest nabór prowadzony? Ja czegoś takiego nie widziałem, w Warszawie czegoś takiego nie widzę. To ktoś mi powie, że co? Że w małych miejscowościach to tam jest, tak? Tu nie ma, ale tam jest. Bo tam jednak jest dostępność i te dzieci tam akurat mają pieniądze na tego tenisa. W Warszawie nie mają, ale tam mają. W Czechach mają, na Słowacji mają, tak, nawet w Rumunii mają. Ja wam powiem a propos właśnie kortów tenisowych, bo byliśmy teraz na obozie pływackim Warsaw Masters Teams tutaj z tym trenerem, który to zorganizował ze swoją grupą trenerską, że mi Boże sam. No dobrze, i płynęliśmy. Dobrze, że Daniel znalazłeś to w tym autobusie 185, bo jakby część na. Inaczej byście nie usłyszeli, Andrzejowi, no. Najlepiej wysterowałem ten mikrofon. I słuchajcie, myśmy płynęli z pływem. To był Poprad, tak? Więcej szliśmy niż płynęliśmy, ale to nie była kwestia. To nie była kwestia pogody. Po prostu tak, Ale poszliśmy na syr i na frytki. Po drugiej stronie rzeki. Syr. I wyobraźcie sobie, że tam po drugiej stronie stoi ten taki domek bardzo ładny, a obok niego stoją dwa korty do tenisa. Tak. Pięknie przygotowane. Pięknie przygotowane. Nawet płyniesz z pływem, masz rakietę z tyłu, idziesz sobie i grasz. I myślę sobie, kurczę, jak niewiele trzeba, żeby te dzieciaki wyłapać i puścić... Ale wiesz, bo oni zarabiają w euro, wiesz. To Jest duża grupa dzieci, która na pewno miałaby ogromne szanse, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, jaką jest tenis. Ale nie mają takiej możliwości, bo ja nie widzę trenerów, nie widzę opcji, w jaki sposób można byłoby to wszystko sobie ułożyć. No, trenerzy nie zainwestują swojego czasu na młodzież, z której nie będą mieli pieniędzy. I nie zrezygnują z tej młodzieży, z której po prostu zarabiają. Dlatego trzeba było to jakoś tak stworzyć. A co ze związkiem tenisowym? Czy nie zbankrutował ostatnio? Dlatego mówię, trzeba było to, słuchajcie, tak stworzyć, tak jakoś to ułożyć, żeby ci trenerzy mieli możliwość normalnego życia, zarabiania pieniędzy, ale też przyjmowania dzieciaków, którzy nie mają pieniędzy, żeby opłacać korty i opłacać trenerów. Ja bym się nie upierał, że Polacy muszą uprawiać wszystkie dyscypliny sportowe. Nie, ale Andrzej, no ale no jak to? No powiedz to w Stanach, powiedz to... Ale Amerykanie też nie uprawiają wszystkich dyscyplin. Jak to nie? Wiesz, dlaczego zaczęli uprawiać większość z nich? Dlatego, że byli organizatorem danej imprezy o zasięgu światowym u siebie w kraju. Czyli organizowali Mistrzostwa Świata w piłce wodnej, i stworzyli, mieli 3 lata na zbudowanie od momentu, od kiedy dostali tą informację, że zostali wyłonieni jako organizator, mieli 3 lata na zbudowanie drużyny i tą drużynę zbudowali. I tak dalej, i tak dalej. To też nie jest tak, że w każdym państwie uprawia się wszystkie dyscypliny sportu. Nie powiecie mi, że w Stanach Zjednoczonych kolarstwo jest popularne. Wiesz, no, to też nie możemy porównywać Stanów Zjednoczonych, bo jakbyśmy mieli porównywać Stany Zjednoczone... Ale poczekaj, Stany Zjednoczone, jeżeli byśmy mieli porównywać do jakiegokolwiek kraju europejskiego, to należy porównywać do Europy. Wtedy my też możemy powiedzieć, że Europa uprawia wszystkie dyscypliny sportowe. Ale taka Holandia, czy taka Belgia, czy nawet Francja i tak dalej, to nie jest tak, że w tych krajach uprawia się wszystkie dyscypliny sportowe na jednakowym poziomie. Są narodowe dyscypliny, oczywiście nie myślę tutaj o politycznym programie, no bo to jest też dla mnie niezrozumiałe, tylko mówię o jakichś tradycjach, tak, w sporcie. I... No ale Wojtek Fibak, no wie, no to jest tradycja tenisowa, mamy ogromną. Właśnie, wydaje mi się, że to jest właśnie... Taki żart, to taki żart, to jest oczywiście, wydaje mi się, że to jest jakby wyjątek potwierdzający regułę. No, nie mieliśmy w kraju wybitnych tenisistów w historii polskiego tenisa, znaczy mieliśmy wyjątki, ale nie możemy się porównać do malutkiej Słowacji, tak? Czy Czech, niż Czech na przykład. Panowie, ja nie bez kozery poruszyłem temat młodzieży, ponieważ niedługo pojawi się podcast z młodzieżą, który nagraliśmy z Andrzejem. Z dziećmi właściwie, tak? Bo to jeszcze nie młodzież. Z dziećmi sportowymi, oni które... Oni tak dojrzale się wypowiadali, że nam się wydaje, że to jest młodzież, ale to są jeszcze 8-10-letnie dzieci. Bardzo świadome dzieciaki. Zapraszamy niedługo. Ten podcast już się montuje. Zobaczycie, jak o sporcie i jak o treningu, jak o szkole myślą wasze dzieci. No, nasze dzieci, wasze dzieci, bo myślę, że... Sportowe dzieci, bo myślę, że tam była bardzo szeroka reprezentacja i wiekowa,
i jeśli chodzi o zainteresowanie sportowe, także myślę, że to znajdzie odzwierciedlenie w całym naszym społeczeństwie. I o motywację. I o motywację, dokładnie. Więc to już posłuchać. Niedługo, a ja jeszcze tutaj, chciałbym... I tutaj Rysiu Szul będzie miał dużo do powiedzenia. Ma córę, którą naprawdę... Ma dwie. Ja wiem, ale jedną już dojrzałą, jedną młodą. I jeszcze decyduje o tym, na jakie zajęcia uczęszcza, gdzie chodzi. I będzie z tego sobie skrzypce. Skrzypce, no i... Ale oczywiście sportowe, pływanie. Ale oczywiście pływanie. Też bardzo mocno. Więc Rysiu tak mocno naprawdę zwraca uwagę na szczegóły. Każda dyscyplina, każdy jakiś rodzaj formy aktywności zwraca uwagę na szczegóły i nie ma tutaj popełniania błędów od samego początku. I właśnie z nim będziemy mogli porozmawiać i zapytać, jak on do tego podchodzi, jak on to układa i kiedy to się wszystko zawali, bo w którymś momencie ta córka powie, że już ma po prostu chyba tego serdecznie dość i ona już chciałaby po prostu sama i powiedzieć, daj kluczyki, jadę. A propos, właśnie piję do tego, że właśnie tutaj sobie sfotografowałem felieton Justyny Kowalczyk a propos dzieci i charówki, na którą są skazane. Ja nie będę tutaj tego cytował, bo musielibyście sobie pójść na herbatkę albo włączyć sobie jakąś muzykę. Fragmencik tylko, dobrze? Czego nam brakuje? Że polski sport nie nadąża za zmianą, jaka jest na świecie i za zmianami treningowymi, to jest raz. Brakuje nam dobrych trenerów, nastawionych na ukierunkowaną pracę z elementami treningu specjalistycznego z dziećmi. Tego jest jak na lekarstwo. Jest tak mało, że dziecięcy wyczyn zostawiamy właściwie rodzicom. I tutaj chciałbym postawić kropkę, żeby tego dalej nie cytować. Jak myślicie, czy jest jakaś szansa w ogóle, żeby to zmienić? To ja myślę, że warto posłuchać następnego podcastu Sportowe Dzieci, o którym przed chwilą wspomniałeś, bo również wydawało mi się, będąc trenerem, mając dzieci sportowe, że olbrzymi wpływ na to, na karierę naszych dzieci sportowców mają rodzice, ale wydaje mi się, że nie do końca tak jest. Warto posłuchać, jak dzieci o tym mówią, o swoim sporcie, o tym, jakie emocje się z tym wiążą i o motywację, dlaczego uprawiają ten sport. Także myślę, że nie do końca jest tak, że to rodzice przejmują, rodzice może by chcieli decydować o tym, jak ten sport powinien wyglądać. Natomiast wydaje mi się, że jednak nie przejmują i nie powinni przejmować pałeczki od trenerów. Mamy wykształconych trenerów, Hubert, dobrych, zdolnych trenerów. Hubert. Oczywiście, słuchajcie, rodzice przede wszystkim muszą nauczyć się słuchać, bo dzieci komunikują, czego potrzebują, czego oczekują, jaki kierunek chcieliby, żeby ten trening przyjął, jaki rozwój, w którą stronę on ma iść. I rodzice nie słuchają, rodzicom się wydaje, że jak oni trenowali albo nie trenowali, no to chcą, żeby te dzieci gdzieś tam w tym sporcie zaistniały. Zostawcie dzieciaki, dzieciaki się z trenerami fajnie i komunikują. I trenerów zostawcie spokojnie. Zostawcie trenerów, dadzą sobie radę, naprawdę, bo więcej przeszkadzacie niż pomagacie. Super ekstra, że poza szkołą wyciągacie dzieci, pójdziecie na rowery, pójdźcie sobie na rolki, ale nie układajcie planów treningowych, nie róbcie jakichś schematów, po prostu bawcie się w ten sport. Aha. Słuchajcie, tutaj jestem włączyło mi się, Hubert, jesteśmy dyskryminowani przez Facebooka, zobacz. W samym centrum wydarzeń Andrzej Skorykow. Chyba, że nie umiem obsługiwać Facebooka. Zdoba. No to jak to się stało? Piszemy petycję do Marka Zuckerberga, że nie możemy się na to zgodzić. No zobacz. No, jak to... Zobacz, ja sam prowadzę program. Zobacz, kto jest gwiazdą. No zobacz, kto jest gwiazdą. Zaraz się przesadzam. Słuchajcie, bo chciałbym nawiązać. To przesuńcie się do mnie bliżej. No ale no jak? No przecież nie zmieścimy się. A ja byłem przecież. Byliśmy. Ty zdominowałeś cały program. Ja się tak nie bałem. Słuchajcie, ale byliśmy wszyscy. No byliśmy. No i zobacz, jak nas Facebook. Jak to się stało? Ja nie wiem, jak to się stało. Ktoś nas obciął. Przesuńcie się do mnie bliżej, ponieważ chciałbym kontynuować temat. Nie, spokojnie, damy radę. Damy radę. Chciałbym kontynuować temat. To był taki żart. Hubert powiedział, żeby rodzice zostawili trenerów w spokoju i swoje dzieci, że sobie sami poradzą w tym, żeby osiągać sukcesy sportowe. Czy ja mogę w związku z tym przejść do kolejnego tematu? Tak, właśnie. Zauważyliście, że ja tu robię takie dżingle, ale takie dżingle na żywo. To ja chciałbym takie wysłać. Takie przerywniki. To ja chciałbym to wysłać tych rodziców. Chciałbym wysłać tych rodziców na baseny pływackie, żeby ci rodzice sami zaczęli realizować się w sporcie i najlepszą ku temu okazją były Mistrzostwa Świata Mastersów w pływaniu, które zakończyły się tydzień temu w Budapeszcie. Niecały tydzień temu w Budapeszcie. Udział w tej imprezie wzięło, zgadnij Hubert, ile osób? Andrzej, 10 tysięcy. Przeczytałeś.
Andrzej, wiem. Niespełna, Hubert śledzi wszystkie wydarzenia sportowe. 10 tysięcy zawodników. Trzeba pamiętać, że ci zawodnicy musieli eliminować się do tych zawodów, czyli osiągnąć rezultat w pływaniu, który kwalifikował ich do udziału w tych zawodach. W związku z tym to nie byli wszyscy chętni, tylko nazwijmy to osoby po kwalifikacjach. Nie jak w zawodach triatlonowych, tak? O, też różnie tam bywa, nie, żeby już nie dokuczać. Opowiedział o niektórych zawodnikach, którzy spóźniali start. Właśnie, ale gdzie jest... Tak, mam kilku, bo tak zastanawiałem się, czy opowiedzieć o sukcesach Polaków, ale oczywiście wydaje mi się, że dla naszych słuchaczy niekoniecznie musi to być interesujące. Interesujące jest to dla samych uczestników tych zawodów. Ważne, że wśród tych 10 tysięcy zawodników znalazło się 98 zawodników z Polski. I jak tam nasi? Z Polski i 18 zawodników z mojego klubu Warsaw Masters Team, z naszego klubu. Najstarszy zawodnik z Polski, zgadnijcie, ile miał lat? 84. 75. 95 lat. Marian Mrówczyński. Jest szansa, Daniel. Marian Mrówczyński. Oczywiście zdobył złoty medal Mistrzostw Świata. Nie pytajcie, no, ale... dlaczego. No, dobrze. No, znamy odpowiedź na to pytanie, ale startowało trzech. Było trzech. Słuchajcie, chcę tylko powiedzieć, że Marian Mrówczyński przede wszystkim jako zawodnik był hokeistą. Był mistrzem Polski w hokeja. Mieszkaniec Łodzi. Nasz Dario, przyjaciel tutaj. Tak. I startował w pierwszych mistrzostwach Polski powojennych w Poznaniu. Sprawny mężczyzna, super pływający. Najmłodszy zawodnik z Polski, 25-letni. Widać. Wszystko widać. 25-letni zawodnik z Polski to zawodnik najmłodszy. Zobaczcie, że na imprezie różnica wieku między najstarszym Polakiem a najmłodszym Polakiem wynosiła ile? Ile wynosiła różnica najstarszy, wieku między najstarszym a najmłodszym? Najmłodszym, już ci mówię, wynosiła, załóżmy, 70 lat. Tak, ponieważ można było to obliczyć z danych, które przed chwilą podałem, ale wy nie słuchaliście. Na szczęście nasi słuchacze słuchają. Słuchajcie, Węgry, Budapeszt. Na czterech obiektach olimpijskich jednocześnie rozgrywane były zawody. Dodatkowo udostępniono 4 baseny rozgrzewkowe plus 2 treningowe. Wyobrażacie sobie 10 basenów, 8 basenów 50-metrowych w Budapeszcie. A ile my mamy basenów w Warszawie? Łącznie? Takich, basenów podobno mamy tyle samo, co w Berlinie. A takich, takich spełniających warunki, wiesz... To myślę, że 2 baseny 50-metrowe, czyli Wodny Park Warszawianka i basen Akademii Medycznej na Trojdena, to są. Czyli generalnie żądamy przynajmniej Budapesztu w Warszawie. Z tym, że pamiętajmy, że w Warszawie zameldowanych jest 2 miliony ludzi, pewnie mieszka ze 4, natomiast całe Węgry ma w porywach 11 milionów ludzi. Chciałem dokonać tego przelicznika, ale mnie uprzedziłeś. Słuchajcie, co więcej... Na meczu piłki wodnej, zgadnijcie, ilu... Ja uważam, że mnie się nie chce chodzić na mecze trzeciej ligi, bo jeżeli mam iść na mecz trzeciej ligi piłkarskiej, to idę na mecz ekstraklasy. No po prostu chcę zobaczyć lepszych zawodników, jeżeli mam taką okazję. W związku z tym zastanawiałem się, ilu może być kibiców na meczu piłki wodnej Old Boyów, Mastersów w Budapeszcie. Wiadomo, basen może tylko pomieścić określoną liczbę widzów, więc... Słuchaj, no patrząc po obiektach pływackich w Moskwie bodajże, które wrzucał Paweł Słomiński z zawodu. Startowałem na tym basenie 50 metrów. No, to tam było puch, tam były mistrzostwa, To było Grand Prix Europy. Grand Prix Europy. Pustki. Tak. Był wstrząśnięty, widziałem, no że były pustki. No więc na meczu piłki wodnej Mastersów Old Boyów w Budapeszcie trybuny zgromadziły 6 tysięcy ludzi ponad, czyli komplet. Natomiast to nie jest najważniejsze. Na wszystkich innych meczach półfinałowych, ćwierćfinałowych ilość widzów była około 5 tysięcy, czyli prawie pełne trybuny. Oczywiście na Mistrzostwach Świata Mastersów były również rozgrywane konkurencje pływania synchronicznego. Wyobrażacie sobie 70-letnie panie, które tańczą w wodzie? Ja za rok wybieramy się tam. Wybieramy się z podcastem, słuchajcie. Ale to, że tańczą, to jest jedno, ale były również rozgrywane konkurencje skoków do wody. No więc również 70-letni zawodnicy robią różnego rodzaju ewolucje, z trampoliny i tak dalej. Widowisko niesamowite. Chciałem właśnie powiedzieć o takim
incydencie, ponieważ niestety nieszczęśliwie zawody zbiegły się z atakiem terrorystycznym, który był w Barcelonie w tym samym czasie i 60-letni Hiszpan chciał uczcić minutą ciszy tą tragedię, zaproponował organizatorom. Organizatorzy, no nie dlatego, że nie chcieli, ale uznali, że to nie jest ten moment na uczczenie minutą ciszy chwili. Nie pozwolili mu na to. To było chwilę przed jego startem na 100 metrów stylem klasycznym. W związku z tym Hiszpan wszedł na słupek, kiedy sędzia ogłosił komendę na miejsca. Puścił sędzia wyścig, natomiast Hiszpan został na tym słupku w pozycji wyprostowanej na baczność z ręką uniesioną do góry. Odczekał 60 sekund. Jak 60 sekund minęło na zegarze, który mógł obserwować ze słupka, wskoczył do wody i popłynął. Oczywiście jego rywale już zmierzali do mety. Za kilka sekund znaleźli się na mecie i musieli na niego zaczekać, aż dopłynie do ściany. Więc nie zdziwcie się, jak będziecie googlowali i wrzucali 60 sekund, że nie wyskoczy wam film, którego szukaliście, tylko 60-letni pływak stojący na słupku startowym. Słuchajcie, bardzo ważne było też to, że na obiekcie pojawiali się pływacy wybitni z czołówki światowej oraz tacy, którzy niedawno zakończyli karierę. Między innymi Kristina Egerszegi, pewnie osoby, które interesują się sportem. Znane nazwisko. Znają pływaczkę wybitną węgierską oraz Laszlo Czech, który może już mógłby startować, znaczy na pewno mógłby startować w Mastersach już od wielu lat, ale startuje w zawodach seniorskich, wyczynowych i zdobywa trofea, zdobywa medale. Zresztą na ostatnich Mistrzostwach Świata, które odbyły się na pływalni w Budapeszcie chwilę przed zawodami Mastersów, zdobywał medale. Wtrącę pytanie do tego wątku. Ponieważ ja jakiś czas temu zauważyłem takie szkolenie na Facebooku, które chyba prowadził Tomek Kamel, z tego, żeby pokazać ludziom, jak zrobić, żeby im się chciało chcieć. Co powoduje, że takim zawodnikom w takim wieku się chce, waszym zdaniem? Kochają sport, to znaczy kochają dziedzinę, którą się zajmują. Bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że niektórzy robią to, bo nie mają pomysłu na życie, więc nadal to robią i dla pieniędzy. No to jest słaba motywacja. Natomiast jestem przekonany, że Laszlo Czech uwielbia pływać i dlatego to robi. Ci zawodnicy wręczali medale Mastersom. To była też silna motywacja dla Mastersów, żeby stanąć na tym podium. W ogóle byli dekorowani, nie wiem jak to jest w bieganiu, w innych dyscyplinach, na Mistrzostwach Świata w pływaniu dekorowanych jest 6 zawodników medalami. Nie 3, a 6. Ale miałem komentarze z naszej drużyny, że to jest lekka przesada, to jest rozrzutność organizatora, że jednak lepiej... Polska mental, polski duch, spirit po prostu nas zabije kiedyś. Ale nie do końca, bo zobacz, bo to jest może lepsze niż to, że pójdę sobie do sklepu i kupię medal z mistrzostw. Ale wiesz, to jest sprowadzanie, wiesz, samego ducha sportu po prostu do poziomu podłogi. No. Słuchajcie, Andrzej, dobrze powiedziałeś z tym, że ludzie to lubią, dlatego to uprawiają. Nie ma w ogóle opcji, że dla pieniędzy. Ja widzę wielu twoich zawodników, którzy przyjeżdżają na Agricole, uprawiają triatlony, po rowerze i tak dalej. No to czy niech mi ktoś powie, że człowiek, który naprawdę prowadzi bardzo dużą firmę i nie ma czasu dla rodziny i ten czas gdzieś tam wyłapuje na ten trening, no to on robi to dlatego, że ktoś go do tego przymusił w swoim wolnym czasie. No przecież oczywiście, że to jest bzdura i robi to, bo to uwielbia. I druga sprawa, trafić na ludzi, którzy pokierują, bo albo to lubisz, albo to możesz polubić. Jak trafisz na fajnych ludzi, fajnych trenerów, no to on... A to znowu team spirit. Tak, no to właśnie motywator, który ciebie pokieruje i ty wtedy już nie przestaniesz, tak. Będziesz uprawiał to na full do końca. Wracając jeszcze do wydarzeń w Budapeszcie, bo uważam, że to w ogóle jest jedna z największych imprez na świecie. A czy gdybyś mógł sportowy startować taki zawód? Tak, znaczy ja chciałem, nawet się przygotowywałem, ale ta forma moja w tym roku jakaś była niewybitna, a nie lubię... Andrzej nie lubi przegrywać po prostu. Tak, nie lubię startować, kiedy naprawdę ta moja dyspozycja nie jest najlepsza. Więc pomyślałem sobie, że zaczekam do kolejnych mistrzostw. To, słuchajcie, no to umówmy się. Co roku? Co 2 lata Mistrzostwa Świata, co drugi rok Mistrzostwa Europy. Czyli normalny panowie, tak. Panowie, słuchajcie, my nie przedsięwzięliśmy żadnych postanowień. Umówmy się, że jeżeli Andrzej jedzie do Budapesztu na zawody, zabieramy cały tutaj Run for podcast, bierzemy Maćka Sztura i jedziemy nadawać tam na żywo i kibicować naszym. Tym bardziej, że Maciek Sztur również może wystartować ten zawód. Nie mówimy Maćka, żeby wystartować. Wracając do mistrzostw, nie wiem, czy pewnie nikt nie słyszał, ale zaskoczył jeden z najstarszych uczestników, 90-letni Bela Horvat Banki, taki węgierski starszy pływak. Stary, dobry pływak. 97-letni i może jeszcze cały czas. Letni pan zaskoczył w rozmowie z dziennikarzem
dziennikarzem, właśnie tego dziennikarza, takim zdaniem, że jest zawiedziony, bo organizator mistrzostw pozwala na udział tylko w 5 konkurencjach. A on chciałby pływać w większej ilości, ścigać się. Więc oczywiście wywoła to salwę śmiechu podczas tego wywiadu wszystkich, którzy słyszeli Chorwata, czyli Węgra, który o tym mówił. I Chorwat upodobał sobie 2 hasła, które również przytoczył w tym wywiadzie. I myślę, ja chciałbym, żeby Andrzej mówił bliżej mikrofonu, żeby brzmiał jak amerykański po prostu komentator sportowy, nisko, z dobrym brumem. I w związku z tym 2 hasła, które przebiły się przez radio do szerszej publiczności. Węgier mówi tak, 97-letni Węgier. Chciałbym pływać do końca życia, ponieważ tak długo jak pływam, to żyję. I drugie hasło, mogę wciąż pływać, ponieważ cieszę się zdrowiem, lecz jestem zdrowy, ponieważ pływam. Proste, ale jak bardzo trafiające do widzów i słuchaczy, i sportowców w każdym wieku. Był też organizatorzy, jeszcze na koniec tylko powiem jedno zdanie. Organizatorzy były, powiedziałem o wszystkich praktycznie konkurencjach pływackich poza pływaniem open water. To pływanie open water rozgrywane było oczywiście nad Balatonem, bo Węgrzy mają piękne wielkie jezioro, nad którym rozgrywają zawody między innymi open water. I służby medyczne bardzo obawiały się, ponieważ temperatura dochodziła do 38 stopni w dniu startu. Taka duża zupa. Temperatura wody 26 stopni przy lustrze wody. Ona jest jeszcze cieplejsza. W związku z tym organizatorzy bali się, jak podołają, szczególnie ci starsi uczestnicy wyścigom. Pierwsze konkurencje były tych najstarszych zawodników i kiedy po niecałej godzinie i 27 minutach zaczęli dopływać 85-latkowie do mety, pokonując w niecałe półtorej godziny 3 kilometry, podnosząc ręce do góry, ciesząc się, skacząc, uznali, że już nie mają się czym martwić w kolejnych młodszych kategoriach, bo wszyscy sobie po prostu świetnie poradzą. Także mistrzostwa uważane są nie tylko przez naszych zawodników za najlepsze, najlepiej zorganizowane zawody na świecie, na których byli, ale również przez przedstawicieli Światowej Federacji Pływania, że Węgrzy wykonali najlepszą robotę, jaką do tej pory ktoś wykonał, organizacyjną, przygotowując Mistrzostwa Świata Mastersów. Temat pływania zamykamy. Zapraszamy Was do komentowania, udostępniania i chwalenia się swoimi wynikami. A teraz przejdźmy do sukcesów Huberta trenerskich, bo 2 spektakularne znamy. Twoi podopieczni wygrali Wings for Life w kategorii mężczyzn i w kategorii kobiet. Powiedz, jak to się stało? Jak pan to zrobił? Na początku to w ogóle trzeba zacząć od tego, że na sukces składa się bardzo dużo czynników ma wpływ. No, wiemy o tym. I grupa ludzi, która przychodzi na treningi AR, czy przychodzą na stadiony, akurat Agricoli, bo jest jedyny taki, no może jeszcze Polonez na targówku, gdzie można sobie spokojnie wykonać trening, czy miejsca takie jak Las Kabacki, Las Bielański i różne ścieżki. Zawodnicy, którzy osiągają później sukcesy spektakularne, takie jak Wings, takie jak mistrzostwa, zdobywanie medali mistrzostw Polski, są nakręcani przez osoby, które nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że motywują takich ludzi? Tak, że motywują takich ludzi. To ciekawe. Ludziom się wydaje, że wow, to są jakieś terminatorzy, wow, ile oni mogą, tak jak samo jak u Andrzeja, kurczę, ile on pływa, jak szybko, coraz szybciej. I wydaje mi się, że ci terminatorzy ich nie widzą, ich nie obserwują, nie zwracają na nich uwagi, jakby boją się nawet machnąć gdzieś tam. A kto to jakie to są osoby? To są amatorzy, którzy bawią się w ten sport, tak, którzy nie biegają obok na przykład. Nie przychodzą na jakieś żadne treningi grupowe, bo się wstydzą, bo chcą spędzać ten czas indywidualnie, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie mają na tyle odwagi, żeby przyjść i uczestniczyć w takich treningach, bo boją się być porównywani i oceniani. Jest bardzo dużo takich osób. Słuchajcie, kochani, nie bójcie się, przychodźcie, chodźcie na baseny, chodźcie na treningi grupowe. Naprawdę, na luzie, jeżeli gdzieś tam poczujecie się odtrąceni, trenerzy to zobaczą i dadzą sobie radę, pomogą wam. A jak nie będziecie rozrabiać, to was tutaj zaprosimy do Adidas Runners Warsaw. Będziecie naszą żywą publicznością, będziecie mogli wziąć udział w podcaście, zadać pytanie Andrzejowi i Hubertowi na żywo, tutaj.
Tak, dlatego odpowiadając na twoje pytanie, nie chciałbym rozmawiać o Wings for Life'ie dawno. Nie, mówię generalnie o takim, wiesz. Chciałbym właśnie poruszyć ten temat, że to... Nie bójmy się mówić o swoich sukcesach, bo ty też ulegasz polskiej mentalności, że nie będę się chwalił, wiesz. Osiągnąłem takie wyniki. Tak. Wiesz co, to one generalnie nie mają znaczenia, wiesz. Tak, jakoś nie, to się pojawia. Znaczenie, nie, ale ludzie... wiesz, tak przypadkowo to się wydarzyło. Ludzie się zaktywizowali bardziej, ale ważniejsze od tych sukcesów Wyłącz jest to. Ważniejsze od Chciałem się posłuchać. Ważniejsze od tych sukcesów jest co innego. Ważniejsze od tych sukcesów jest co innego. No a mianowicie to, co się dzieje z tymi ludźmi po takich sukcesach. Czy oni dalej będą zarażali, czy nie? Czy się zamykają w sobie? Czy podchodzą do tego w takiej formule... A to też jest ciekawe. Tak, czy podchodzą do tego w takiej formule ja już jestem super, ekstra, ja już jestem w ogóle mistrzem i tak dalej. Słuchajcie, Wings for Life to jest zabawa. Fajnie, że się udało osiągnąć jakiś sukces, coś... Ale konkurencja zabawa zabawą, ale walka była do ostatnich metrów. Oczywiście walczyli, rywalizowali, ale mówię, ważniejsze jest to, jakimi osobami... Ci zawodnicy są później dla innych, dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę, którzy już są w tym świecie sportu. To jest dla mnie istotne. Jak czy ciągną dyscyplinę do góry. Tak, jak widzę, że gdzieś tam się dzieje coś niepokojącego, no to ja muszę z tym walczyć. I ludzie mówią, o kurde, Hubert, czemu ty chodzisz jakiś taki skoncentrowany, zamyślony, smutny? Na pewno niemiły jesteś wtedy, tak? Bo na pewno wtedy jestem niemiły, uważałem, że mi sodówka do głowy uderzyła, a ja gdzieś tam sobie... jest miły. A ja gdzieś tam sobie analizuję i myślę, i trzeba zawodników do pionu ustawiać, bo nieraz za dużo im się wydaje, że mogą. No i to unikajmy tego, naprawdę. Unikajmy tego, nawet to przestroga dla amatorów. Jak uda wam się wygrać zawody Masters. Ja mam taką dobrą radę. Zawody, beze zjedźcie przed obiadem. Tak, zawody innej rangi, ekstra. Cieszcie się tym, nie zmieniajcie się, ciągnijcie ludzi i nie udawajcie, że jesteście najlepsi, bo kiedyś też zaczynaliście. Tyle w temacie. No i to on się wypowiada jak taki trener z doświadczeniem międzynarodowym, to co oczywiście. Najmniej. Jak taki już emerytowany trener, jak 97 lat. Cieszę się, bo trenuję, a trening nie daje kurde tyle radości. Daniel, panowie, czy my przejdziemy w końcu do... No właśnie, ale... A największym sukcesem jest co innego. Największym sukcesem jest to, że z Andrzejem, no nie tylko my, wielu innych trenerów w Polsce, gdzieś tam... rozszerzamy te grupy, ich jest coraz więcej. Andrzeja, jakby dla Andrzeja najważniejsze, ja zapamiętałem sobie, co on powiedział, pieniądz. Te 5 miesięcy temu, jest to, żeby każdy mógł skorzystać z tych treningów Warsaw Masters Team, żeby mógł przychodzić, żeby dla nikogo nie było jakiejś tam bariery, on zawsze pomoże. Wiadomo, bez przesady, nie charytatywnie, bo on też za coś musi żyć i te kefiry pić, ale jest to człowiek naprawdę, który ma dobre serce. Jak chcecie ode mnie jakieś porady na luzie. Zapytajcie, podpowiem, przyjdźcie do AR, przyjdźcie na Agricole. Całe dnie tam spędzam prawie nie. On mówi, Andrzej, on mówi jak amerykański coach, którego ostatnio słuchałem, który mówi, jeździ po największych drużynach NBA i NFL i buduje ducha drużyny. I co się okazuje? Tam są trzy rzeczy najważniejsze. Czyli team spirit, i connection, czyli pojawia się trener, z trenerem trzeba być cały czas i z zawodnikami w kontakcie, nawet poza klubem. Kiedy się już wychodzi z obiektu. Dokładnie. I to buduje całą atmosferę i generalnie ludzie się nie zamykają. Masz problem, dzwonisz, masz telefon do trenera, trening nie kończy się po wyjściu z obiektu sportowego, pamiętajcie o tym. I nie bójcie się pytać. Bardzo łatwo jest często przeprowadzić trening, wypisać kartkę zawodnikowi, którą przykleić sobie na słupek i zawodnik przepłynie ten trening i czasami tak trzeba, tak? Natomiast częściej ten trener jest potrzebny czy przed treningiem, czy pod treningiem, po treningu i jeszcze wiele lat temu nie bardzo rozumieliśmy, dlaczego amerykańskich trenerów nazywa się coachem, prawda? A nie trenerem. To myślę, że to już teraz wiemy dlaczego, ponieważ... I będziemy was coachować, słuchajcie. Ponieważ jednak zawodnikami czy klubem trzeba się zajmować, tak? Czy drużyną trzeba się zajmować. Ja na te potrzeby utworzyłem nawet internetową Akademię Rozwoju Osobistego. Będziemy was tam coachować. Przygotujcie Oczywiście. Się Mówię, nie bójcie się pytać. Andrzej zawsze odpowie, ja zawsze odpowiem. Oczywiście są takie sytuacje, ja tu nie będę już przypominał, to Daniel wie, jak niektórzy są oporni na Znaczy, pewne, jak piszecie maili, tak. Właśnie, Maciek Żywek miał przyjść do podcastu. Gdzie jest Maciek? Nie, posłuchajcie, jeżeli ktoś... Nie ma Maćka. Jeżeli ktoś wykonuje... A to rok temu robi, było. Andrzej, powiedz mi, jeżeli u ciebie widzisz ewidentnie, nie jest to zawodnik, który z tobą pracuje, ale widzisz, że popełnia jakieś karygodne błędy, no to
jako trener podejdziesz i pewnie chcesz podpowiedzieć, żeby nie robił sobie krzywdy. Nie znam się, jak to jest, jeżeli chodzi o pływanie, i starasz się jakoś wpłynąć na to, żeby... Nie. Ja mówię tylko, że jest bardzo słabo, ale, ale jak... Jak przyjdzie do mnie, to dopiero wtedy mu powiem, co robi źle. Nie no, żartuję oczywiście, to był taki żart. Żart. Słuchajcie, nie wtrącam się. Pewnie się różnimy, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, że komuś podpowiedziałeś, a ktoś nie chciał skorzystać z tej podpowiedzi, bo powiedział, że ma trenera, tak? Była jakaś taka nie, sytuacja. Że on jakby wie. Wiemy lepiej. On. Dlatego ja się nie wtrącam, tak? Ja najczęściej się nie wtrącam, ponieważ wiem, że to nie będzie bolało zawodnika, któremu podpowiadam, ale może zaboleć jego trenera. No tak. Faktycznie. Znaczy, no tak, trenera. Jeżeli go ma. Jeżeli go ma. No, natomiast zakładam, że ma, więc może to zaboleć, że ktoś z zewnątrz się wtrąca. Ja z tym nie mam problemu, ponieważ ja nawet zapraszam obcych trenerów na swoje treningi lub naszych trenerów. Żeby się podszkolili. Proszę, żeby wzięli moje... Ty tak od razu mówisz. Nie, bo to jest tak... Bo jesteś złośliwy. Pamiętaj, że to jest radziecka szkoła treningu sportowego, wiesz, mistrzostwo. Pamiętajcie, to jest rada też do trenerów pozostałych. Jeżeli na pierwszym treningu z zawodnikiem widzicie 50 błędów, dobra, 3 błędy, 5 błędów, to po tygodniu, nawet jeżeli ten zawodnik będzie robił te same błędy, będziecie widzieli już tylko 3. A po kolejnym pół roku już tylko 1. Oswajacie się z błędami. To jest troszeczkę... To psychologia. Jest, ale to ja nie tylko mam zbadane to na swoim przykładzie, ale również na przykładzie innych trenerów, którzy widzą wina błędy... Wina dysonansu poznawczego po prostu. Czyli trzeba rozmawiać z innymi trenerami. Trzeba zapraszać, trzeba mówić tak, spójrz na tego mojego zawodnika, zobacz, czego ja nie widzę, a co ty możesz zobaczyć, prawda? I to nie jest bezpośrednia uwaga do trenera. Mam mądrego kolegę trenera, Rafała Perla, który prowadził jednego z najlepszych, czy swego czasu najlepszego żabkarza w Polsce, Dawida Szulicha. I on często, nie specjalizuje się w zawodnikach wyczynowych. On często pytał mnie się, Andrzej, co ci się nie podoba w pływaniu Dawida, prawda? I mówię, wiesz, no generalnie wszystko mi się podoba, no tutaj na taką rzecz mógłbym zwrócić uwagę, ciągnął głową w żabce nie w kierunku sufitu, tylko bardziej do przodu. Czy mógłbyś mu to powiedzieć, tak? Sam trener mówi, czy mógłbyś mu to powiedzieć? Ale nie, no to ty mu powiedz, ty jesteś jego trener. Nie, powiedz, wiesz, to będzie inny bodziec, ktoś inny mu powie, może lepiej do niego trafi. Podobają mi się takie zachowania. Przecież on nie straci tego zawodnika tylko dlatego, że poprosił mnie o poradę. Tak? Jeżeli uznał, że to jest właściwe, proszę bardzo, podpowiedz to temu zawodnikowi. Myślę, że w ogóle trzeba rozmawiać, konsultować się, oczywiście, komunikować. I przede wszystkim nie bać się, Andrzeju, chyba zmian. Nie. Ja sam często nawet, słuchajcie, u amatorów mówię, wiesz, widzę, że jesteś zmęczony już treningiem ze mną, bo mija 6 lat, trenuję ze mną 6 lat. Wydaje mi się, że gdybyś teraz przyszedł, nie chcę przejść do innej grupy, bo się przyzwyczaił, gdybyś przeszedł do innego naszego trenera, może to być tylko z korzyścią dla ciebie. To będą nowe bodźce, nowe spojrzenie i tak dalej. Także zmian nie wolno się bać. Czy nie jesteś trenerem, który ma Excel i jak mu wypadnie wtorek, to już nie wie, co ma robić w środę? Nie, zupełnie nie. Ja wiem, o czym ty mówisz, o takich wirtualnych treningach, które rozpisują trenerzy. Ja nawet sam się zastanawiałem, chciałem iść z duchem czasu i próbować wirtualnie. Andrzej chciał zostać coachem wirtualnym. Wirtualnym coachem chciałem zostać. To Andrzej, znaczy... po to mamy internetową Akademię Rozwoju Osobistego. Będziemy już kształcić na odległość. Ja albo jeszcze... A twoja twarz będzie Andrzej wyskakiwała i mówię, dzisiaj skoczyć do basenu zrobisz. No, tak sobie nawet myślałem, że no... Nagramy Andrzeja, żeby wiedział. Tak sobie myślałem, że tak no chyba... Taki emotikon. Kawał już świata w ten sposób pracuje, tak? Ale mnie się wydawało, że w pływaniu się nie da, że trzeba widzieć zawodnika, patrzeć, chociaż, technika jest tak istotna. Chociażby co jakiś czas. Technika jest tak istotna. Nawet wykonałem jedną czy dwie próby i nie wyszło mi to. Tak? Nie wiem, czy ja zakładałem, że mi nie wyjdzie, nie wyszło. Nadal trenuję jeden na jeden, czy tam drużynę. Udowodniłeś sobie po prostu, że tego się nie da zrobić. Albo jeszcze nie dojrzałem do tego. A że nie chciałbyś takiej sytuacji, że jedziesz na Mistrzostwa Świata, Mastersów, tak, i zawodnik do ciebie podchodzi, cześć trenerze. No nie. No właśnie nie. Ale byłeś ostatnio u Barbera. Nie poznałem cię. Tylko to kończę to zdanie. Tą kwestię. Chodzi mi o to, że jeżeli ja widzę, że zawodnik jest zmęczony, no to my musimy zmienić ten trening. Tak? Albo ja rozpoczynam często. Im mniej zaawansowani zawodnicy, tym trening częściej zmieniam. Zmieniam go zaraz po rozgrzewce. Korespondencyjnie tego nie zobaczę. Czyli jeżeli zagraję rozgrzewkę, rozpływanie, i ja na rozgrzewce widzę, że połowa drużyny popełnia błąd, którego nie powinna popełniać już, ja zmieniam trening. My zaczynamy doskonalić element, który szwankuje, a nie idziemy w ciemno tam. Dlatego się dogadujemy. Kochani, w ramach przerywnika
Bo dżingle mamy na żywo, proszę państwa. Nie kończymy, nie, jest tylko przerywnik. A, do 15 na luzie. Do 15 mamy czas, więc w ramach przerywnika, nie chciałem tylko zwrócić się do naszych widzów, do naszych Andrzej słuchaczy, do fanów Huberta i Andrzeja. Nie. Andrzej musi na drugi raz malać ścianę, już mu wyschła. Czy możesz go zapalić? Cicho, to jest tajemnica. To są tajemnice. Mamy do was prośbę, ponieważ wiecie, że idziemy na rekord. Chcemy pokazać Jarkowi Kuźnierowi, jak się robi prawdziwy podcast, nie z samochodu. Więc kochani, zostawcie komentarz pod naszym podcastem na Facebooku. Skomentujcie. Możecie być bezlitośni. Możecie być okrutni. Możecie pokazać wszystkie nasze wady, ale zróbcie to. Pamiętajcie. Jak już to zrobicie, Andrzej sprawdza, czy jesteśmy cały czas. Jak już to zrobicie, to udostępnijcie ten podcast swoim przyjaciołom i znajomym, żeby pokazać im, jak wy jesteście okrutni, wspaniali, świetnie wykształceni i doświadczeni. A my zrobimy wszystko, żebyście jeszcze więcej mieli takich okazji, czyli obiecujemy wam nadawanie w miarę regularne. Nie wiemy, co czeka nas po tym podcaście, ponieważ wiemy, że zamykacie swoje tygodnie, wiemy, że zamykacie plany marketingowe, wiemy, że robicie podsumowania. Wyłączcie się na chwilkę, zanim pójdziecie do wieczornych klubów i spożyjecie dar Boży bardzo często w nadmiarze, czego my nie robimy tutaj. Włączcie sobie na chwilę Run Forest Podcast i go skomentujcie. To tyle w miarach przerywnika. Czy czegoś nie dodałem? Nie, wszystko powiedziałeś, ja tylko podkreślę, nie słodźcie nam, tylko komentujcie. Bądźcie okrutni. Bądźcie okrutni, zależy nam. Regularnie podlewajcie drzewa. O! Może nie na Agrykoli. Bo się tam nie będzie dało trenować. Tak, a tam oprócz smogu będą jeszcze inne problemy. A tam stoi tylko jeden Toytoy, z tego co pamiętam, a biega wieczorem ze 40 biegaczy. O, jak to się 140. dzieje? To powiedz mi, Hubercie, jak tam jest jak z fizjologią? Danielu, już ci mówię, dlaczego biega tam taka liczba biegaczy. No? Warsaw Masters Team przez 5 miesięcy się tak rozwinął, że słuchajcie, przychodzi nie wiem tam ile grup, ale już nie chce mi się tego liczyć i na szczęście Skorykow się nie pojawia, żeby nie był odpowiedzialny. I jak ochroniarz pyta, przepraszam, co to jest za grupa? I już mówią, my Duklanowskiego znamy, a to na luzie. Jest generalnie Warsaw Masters Team. Wy jak sobie radzisz na stadionie Agrykoli? Wiem, że wspomnieliście o padlu, a ja nie wiem, co to jest padl. Ale też się nie dowiem. Ale Tomek Smokowski tam był. Ale też się nie dowiem, bo muszę wyjść do toalety. Ale czy w związku z tym może mnie zastąpić specjalista od padla? O! Nasz przyjaciel Dario. Dario, zapraszamy. Chodź, zapraszamy. Bo ja muszę na chwileczkę odejść, proszę bardzo. Zmieniło się tutaj stanowisko lidera. Szybko to zapraszamy do naszego. Mieliśmy nie mieć gościa. Cześć. Kochani, mamy niepowtarzalną okazję porozmawiać z byłym zawodowym zawodnikiem w pływaniu. A to był taki pomysł od razu, czy to jest przypadek? Słuchaj, w tym pamiętaj, że w życiu nie ma przypadków. Nie stawiamy, tak, przypadkowi. Dariusz jest też smakoszem, jeśli chodzi o wytrawne prowadzenie życia towarzysko sportowego. Jak twoim zdaniem wygląda rozwój takiej aktywności sportu dorosłych, czyli ludzi, którzy zaczynają aktywność? Byłeś teraz na obozie pływackim. Jakie są twoje obserwacje? Jak to wyglądało kiedyś, jak teraz i w ogóle? Na świeżo po tym obozie, z którym mieliśmy przyjemność odbyć wspólnie pod kierunkiem Andrzeja i jego małżonki uroczy, którą pozdrawiamy serdecznie. Monika, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Na kolejnym obozie, zdaje się, z młodzieżą w tej chwili. O. Ja jestem zaskoczony i zachwycony. O. Ponieważ abstrahując od tego, że to był obóz pływacki, ale dostępność kortów tenisowych, dostępność fantastycznych tras biegowych, górskich. Biegałem dobry sobie, Hubert. Dostępność tras rowerowych. Powiem jak jeden trener. Nie zmierzyłem, nie widziałem. Ja słyszałem, też nie widziałem, ale opowiadał, że zrobił 16 km na trasie, która miała bodajże 4, więc. Pobiegł tylko tam i z powrotem. Zgubiliśmy drogę, przewaliliśmy po prostu. Rundy. Nadal jest przyzwyczajony do biegania na kanałku, tam są rundy, a on nie biega, więc jedną i drugą. Nie, ja byłem zachwycony przede wszystkim faktem, że oprócz treningów, które przygotował Andrzej, tuż po tych treningach, w zasadzie po śniadaniu, widziałem osoby, które przepłynęły dopiero co 3,5-4 km. O koszmarnej godzinie 7.30 zaczynały się treningi. No, w Darka kalendarzu nie ma takiej godziny, zdradzimy tylko. Chcesz jeszcze przerwę po kawce, panowie? O, po kawce. Jaka? Dziękuję. Czarne? Ja, tak, czarno. Czarne? Ja poproszę cappuccino. Czarna, cappuccino. Ja nie piję cappuccino. Ty, to ja może, to ja, jak nasz gość pije cappuccino, to ja to może też cappuccino. Dwie cappuccino, jedna czarna. Ekstra. No, 16 km biega, to można cappuccino pić. Dokładnie. To tak. Ale
Obserwacja taka, że właśnie po śniadaniu, po krótkim odpoczynku, po tym śniadaniu. Właściwie bez odpoczynku. W holu hotelu, w którym mieszkaliśmy, spotykało się osoby w pełnym rynsztunku biegowym, rowerowym, tudzież tenisowym, które się rozchodziły w wolnym czasie do kolejnych zajęć sportowych. A po południu znowu był. Wieku, a po południu mieliśmy drugi trening. Plus gimnastykę. Plus w międzyczasie tak, albo przeplatany gimnastyką i akrobatyką, też przygotowaną przez Jacka, fantastycznego trenera. No, ja byłem zachwycony i tam się odnosiło takie wrażenie, że wszyscy Polacy uprawiają sport. I wiem, że to są takie tylko białe plamy. Tylko Magda Małek siedziała tak wyprostowana cały czas, nie mogłem... Nie. Pani Magda, nie wiem czy możemy, ale pani Magda też tam uprawiała różne aktywności, między innymi chodziła po Tatrach. A, to przepraszam. Nie, naprawdę i grupy dziecięce, i grupy dorosłe fantastycznie sobie tam radziły. Ale wspomnieliście o padlu. Właśnie, to po to cię zaprosiliśmy, żebyś nam przybliżył tę dyscyplinę, bo Tomek Smokowski tam nawet prowadził konferencję prasową, więc ja jestem wstrząśnięty rozwojem tego nie sportu. Nie wiedziałem o tym, natomiast mogę powiedzieć jedno. Od niedawna, ze względu na różne kontuzje, trochę mniej gram w tenisa, ale przyjaciel, zresztą pracujący trochę z Tomkiem Smokowskim, wciąga mnie na padla regularnie. I jest to fantastyczna zabawa. Powiem dla porównania, że podobno w samej Hiszpanii gra 3 do 4 milionów, między 3 a 4 miliony, nie pamiętam dokładnej liczby, ludzi uprawia ten sport. Jest to takie połączenie tenisa ze squashem. I ping-pongiem. Dla mnie przyjemniejsze z ping-pongiem, trochę mniej. Ale jest piłka i są rakietki, więc to jest ten element, który łączy rzeczywiście z ping-pongiem. Natomiast jest to fantastyczna zabawa dla kogoś, kto uprawiał kometkę tenisa, squasha, czy cokolwiek, czy chociażby tego wspomnianego ping-ponga. I od strony towarzyskiej, i od strony sportowej, bo jest to szybki sport i dosyć intensywny. Gra się głównie w debla, więc jest ten element towarzyski. O, jest towarzysko. Czterech panów, czy grupa mieszana spotyka się na niedużym korcie. Dla mnie, co fajne, dzieje się to na otwartej przestrzeni, bo mój problem ze squashem, zawsze mam trochę takie klaustrofobiczne odczucia. A tutaj to wszystko się dzieje prawie tak jak na korcie tenisowym. No w sumie też wygląda ta arena. Dodatkowa, to jest kort, który przypomina bardzo kort tenisowy. Jest taki sam podział na karo serwisowe i na strefę odbioru. Natomiast jest trochę mniejszy. Jest się w nieco jakby takiej klatce, która jest zbudowana z siatki, a tylne ściany są szklane, tak jak w squashu. I piłka poza tym, że jest normalnie grana, tak jak nie ucieka ci z kortu. Może jeszcze się odbić od ściany i masz prawo ją jeszcze raz zagrać. Ona drugi raz nie może się oczywiście odbić od twojej strony kortu, ale zagrywasz ją dalej po odbiciu od ściany swobodnie. Także to daje ten dodatkowy element. Ja miałem wielki problem na początku grając w padla, ponieważ te wszystkie piłki, które mnie mijały, puszczałem po prostu. No i wtedy spotykałem się z karcącym spojrzeniem mojego przyjaciela stojącego obok. Mówi, ej, ale gramy takie piłki, odwracasz się i odbijasz. O, dobrze. Ale to fantastyczna, naprawdę fantastyczna zabawa, fantastyczny sport. Podobno powstaje pod Warszawą miejsce, gdzie będzie 5 kortów całorocznych. O, ponieważ to do tej pory jest to impreza sezonowa, są korty na Zawadach, są korty w miasteczku Wilanów. Te, o których wiem. Oblegane. Dosyć nieźle oblegane, natomiast rozmawialiście wcześniej o różnych problemach związanych z polskim sportem w porównaniu ze sportem chociażby Czech czy Słowacji. Wydaje mi się, że naprawdę, a tutaj trochę zajmuję się tą dziedziną, największy problem nadal każdej dyscypliny sportu to jest promocja. To jest promocja, której po prostu brak. No sport, który naprawdę no, przyciąga, tak jak mówię, w Hiszpanii miliony ludzi, w Polsce jest w powijakach kompletnych, bo poza paroma pasjonatami... I Hiszpanami, bo widzę Hiszpanów, którzy grają w padle, już teraz wiem dlaczego. Hiszpanów, pozdrawiam znajomych Hiszpanów w tym momencie. Jest to ciekawe, szybkie, to może kiedyś będzie jako dyscyplina olimpijska, takie generalnie sporty. No, słyszałem, że Agnieszka Radwańska ma się włączyć w promocję tego sportu, no, również pan prezes Boniek podobno się odzywa w tym temacie, ale bez promocji nie będzie wyników. Nie będzie wyników na żadnym polu. Czy to będzie pływanie, czy to będzie bieganie, czy to będzie tenis, czy nasza piłka nożna, czy siatkówka. Po prostu nakłady na promocję w tej chwili są rzeczą niezbędną, a tego brak. O, w takim razie bardzo ci dziękujemy, Dariuszu. Dziękuję. Było miło cię gościć w podcaście. Jak widzicie, dziękuję, kochani. Ja jestem zaskoczony, tak. To zostałem. Jak widzicie, każdy ale może być. Się właśnie. O, proszę, bardzo
kawka damska z kwiatuszkiem dla pana. Nie, mam tutaj nie wiesz. Ty masz koguta. Ja, tak, dla mnie tak. Orła. Słuchajcie, Szybo naprawdę nikt się tego nie spodziewał. Zobaczcie, każdy może być naszym gościem. Oczywiście no, musicie mieć predyspozycję, dobrą prezencję, dobry głos, wiedzę. Wiedzę, doświadczenie. Słuchajcie, byście chcieli się zareklamować w naszym podcaście, to nie są tanie rzeczy, to jest jasne, bo my docieramy do milionów widzów w Polsce i na całym świecie. 30 litrów spalanie Andrzeja nowego samochodu. Spalanie na 100 km. Andrzej, tak, to nie są tanie rzeczy też, ale zastanówcie się, bo być może dotrzecie do takiej grupy, o jakiej wam się jeszcze nie śniło, a słuchają nas wszyscy. Sportowcy, amatorzy, profesjonalni. Wystarczy, że Hubert powie jedno zdanie i natychmiast pojawia się lawina komentarzy, prywatnych wiadomości. Raz to się skończyło, wiecie jak sami. No prawie w sądzie. Prawie w sądzie. A nasze drużyny odpadają z europejskich pucharów. Tak to się kończy. Słuchajcie, na szczęście nie jesteśmy przeglądem sportowym. Ja dzisiaj specjalnie kupiłem przegląd prasy i znowu te pieniądze pójdą do wydawców, a my nawet nie przeczytamy pierwszej strony, bo nie zdążyliśmy. Tak, jak to się stało? Ja kupiłem przegląd sportowy. Zawsze w przeglądzie sportowym możemy poczytać, jakby na pewno nasze społeczeństwo zapamięta do końca życia albo przez na najbliższy rok dwie nazwy, Astana i Szeryf. Więc może jakiś powstanie nowy alkohol, Szeryf, i ludzie będą bardzo chętnie nabywali na różnego rodzaju imprezy. Tak trochę się śmiejemy i gdzieś tam żartujemy, ale jest to przykre, bo nie chciałbym zapamiętywać takich zespołów, takich malutkich miasteczkach. To jest generalnie tak, jak u nas był kiedyś zespół pana Drzymały, Grokling Grodzisk, Wielkopolska, tak drużyna się nazywała, i fajnie, że sobie stworzył i tak dalej, ale to było jakieś tam widzimisię i to taki sztuczny twór bardzo szybko przestał istnieć, a Termalika, która również jest podobnym tworem, ogrywa Legię jak chce i Legia jeszcze nie potrafiła na boisku w Niecieczy pokonać tej drużyny. No jakby już tyle, już daję spokój, bo... Właśnie, chciałem cię poprosić, żebyś się uspokoił. Niestety do piłki nożnej wrócimy za tydzień, bo jest kilka tematów, których już dzisiaj nie użyłem. Ja je specjalnie zachowałem na przyszły tydzień, bo będzie gorąco. Będzie się działo, mi będą komentarze. Bardzo dobrze. Andrzej przygotował, słuchajcie, tutaj mały wykład. On mógłby potrwać spokojnie 2 godziny. Andrzej wystąpiłby na konferencji TED. I też tego czasu mogłoby być za mało. Ale zobacz, jak ja starałem się szybciutko mówić o tych mistrzostwach świata, żeby zajmować zbyt dużo czasu. Ale wiesz, że ludzie zamykają tydzień? Wiesz, że za chwilę zaczyna się weekend? Kto w piątek pracuje, proszę cię. Słuchajcie, jak oglądacie nas w zakładach pracy, powiedzcie o tym swoim przyjaciołom. Dzisiaj połowa triatlonistów ma długie wyjeżdżenie o tej porze na rowerze. Andrzej, tak? Andrzej, Danielu, za chwilę zaczynają się powroty i z tych 2 milionów ludzi, którzy się normalnie, uczciwie rejestrują, czy tam, jak to się mówi, że... No, wiemy, że jest 2 miliony, a ty mówisz, że są 4. Tak naprawdę. Tak, oficjalnie, nieoficjalnie. Oficjalnie, to za chwilę te 2 miliony właśnie się tutaj do nas pojawi. Tak? Studenci i tak dalej. Więc zapraszamy. Andrzej, inteligencja pracująca. Tak, Andrzej ma wolne jeszcze tory na basenie. Dzieci z wakacji przyjadą. Zapraszamy do Adidas Runner, zapraszamy wszędzie. Aktywizujcie się. Ja i tak byłem pod ogromnym wrażeniem, biegając bulwarami w dniu dzisiejszym rano, no to tam nie wiem, godzina około 10, to ludzie powinni być w pracy. A słuchajcie, spotkałem z 60 osób biegających w jakichś tam odstępach i to nie była żadna grupa, która się rozciągnęła. I to jest miłe. No jeszcze na razie w Wiśle nie pływają z Korykowa mastersi. To się może zmienić. To się wszystko może zmienić. Bardzo dynamicznie się zmienia i również pływanie w Wiśle może się zmienić. Tak, i również pływanie w Wiśle. Powiedz mi, a ty naprawdę masz miejsca? Masz miejsca w Powsinie jeszcze? Tam jacyś biegacze się zmieszczą? W Powsinie? Oczywiście. W Lasku Bielańskim się na pewno zmieszczą. Jest pomysł, znaczy to, że będzie remont, to jest 100%. Remont będzie w przyszłym roku tartanu, będzie ładnie, będzie mondo. Kto na tym zarobi? Kto na tym zarobi, nie wiem. Społeczeństwo w końcu. To na pewno. Jak zapłaci? Jest fajny pomysł. Rozmawiamy z 3 osobami,
że jakby wyłożyliby na to pieniądze, żeby stworzyć wirtualnych pacerów na stadionie. Co to znaczy? Że będzie pierwszy tor, będzie 30-centymetrowa przestrzeń, będzie szyba. Szyba antypoślizgowa, żeby nikt się tam nie poślizgnął, blisko wewnętrznego toru i będzie można sobie, będzie tablica, która będzie tym wszystkim zarządzała, wpisujesz sobie Andrzej Skorykow. Na basenach takie są, tak. Na basenach takie są pacemakery. Dla ciebie. To się lider nazywa. Będzie światło przydzielane. Jest polski producent, nie wiem czy wiesz, jest polski producent. To jest super. Taki fajny pomysł. To jest bardzo fajny pomysł, bo ludzie nie wiedzą, jakim tempie biegać. Wiesz, że na dnie się coś takiego rozkłada. Ale nie wiem, czy ty wiesz, że to dla naszego Rysia Szula z Polara, to generalnie Rysiu, no na te Malediwy wyjedziesz chyba ostatni raz, jak już to światło się pojawi, bo ja nie wiem, czy ktokolwiek będzie potrzebował zegarka. Nie, słuchajcie, to światło się nie przyjęło. To światło pierwszy raz było zamontowane na Legii, na pływalni na Legii, na basenie 50-metrowym. Z tego co pamiętam, no... Nie będę mówił ile lat temu, no ale wtedy, kiedy jeszcze nie było elektroniki, nikt nie wiedział w ogóle, że będą komputery, tak? A już co dopiero internet. Był taki lider rozwieszony na trybunach i zawodnik, który płynął, mógł w danym tempie, określonym tempie przez trenera płynąć, bo mu się światło pojawiało co chwilę w nowym miejscu i za tym światłem płynął. Dzisiaj jest polski producent, który robi takie urządzenie, że na dnie rozkłada się cieniutką linkę, to są, no nie chcę, żeby później ktoś się ze mnie śmiał, jak nazwę to niewłaściwą nazwą. Taki drucik, który też się świeci, jakby płyniemy za tym światłem. Ale szczerze mówiąc, to się w pływaniu nie sprawdziło. Bo zawodnik wie, jakim tempem płynie, więc po co mam... Biegaczy trzeba edukować. Słuchajcie, kończymy, bo nie końca... Słuchajcie, godzina 28, rozgadaliśmy, mieliśmy dwóch gości. Wzięliśmy tych gości do programu z zaskoczenia, że to nie, słuchajcie, to nie było wyreżyserowane. Za tym nie stoi Jarosław Kuźnia. Ale przepraszam, pierwszy gość to Ani był Taro, a drugi to kelner, który przyniósł kawę? Pierwszy to Ryszard Szul. A Ryszard Szul, rozumiem. Telefonicznie. Telefonicznie połączenie. A, widzisz, a umknęło ci, a widzisz. Tak, tak, a drugi człowiek, nie, a drugi człowiek po prostu, człowiek instytucja sportowa i towarzyska miasta stołecznego Warszawy, Dario, po prostu też opowiedział o sporcie. Widzisz, Sebastian Krzypota, gdybyś odebrał telefon, też byłbyś w naszym programie. Słuchajcie, zamykamy, ponieważ się rozgadaliśmy na godzinę 29, zaraz będzie 30. No i jak się po powrocie, panowie, prowadzi najpopularniejszy sportowy show w Polsce? Pytam. Ja was zadam to pytanie. Proszę. Bardzo ładne masz tutaj tą całą konsolę. Wiesz, ale musisz się oddać. Dzisiaj musisz oddać. Ja muszę oddać Szturowi, Maćkowi. Do 185 walizeczkę i tam niech ktoś znajdzie i niech dostanie nagrodę od Maćka. No. Słuchajcie, to jeszcze... Pirotechnicy znajdą. Ja mam pytanie do was, bo my jeszcze, słuchajcie, pracujemy nad godziną emisji naszego show. To są pracy, które dopinamy. Niemniej wiemy, że jeździcie... Musimy robić wieczorami. Wieczorami? Tak. Normalnie siadamy i później od razu... Ale wiesz, że ludzie nie mają czasu. Czas na oglądanie masz w pracy. No nie w domu przecież. Mają. No co? Andrzej, zróbmy ankietę. Słuchajcie, nie wiemy, kiedy mamy wam nadawać. Czy chcecie, żebyśmy wam nadawali z rana? No ale wtedy zrobimy konkurencję innym stacjom. 11 nie jest zła. Rano jest ciężko, bo trenują. Ale 11 jest bardzo dobra. 11 jest niezła. Idealna pora. Wieczory to wyjeżdżają i tak dalej. Już można po pierwszym briefingu, wiesz, usiąść sobie do audycji, założyć słuchaweczki. Przerzucimy, słuchajcie, normalnie na poniedziałek, tak jak ja robiłem ten swój taki z rączki podcast. No. A to nie widziałem. To. Ja wiem. No, nie takich rzeczy. I kiedy to robiłeś? O której godzinie? O 19. 19. No to myślicie, mamy też do was pytanie, kochani. Taką dobranockę chcecie? Robiłeś, tak? Dobranockę. Czasu tak robiłem. Ostatnie mamy pytanie do naszych widzów. Słuchajcie, czy chcecie też, oprócz live na Facebooku, który wam robimy i patrzymy, że to nawet działa bez zarzutu, czy chcecie taki live na Facebooka? Drugie, czy chcecie taki live, który sobie włączycie w samochodzie, w smartfonie, który będzie tylko audio, tak jakbyście słuchali radia przez telefon. Czy chcecie tego? Bo mamy takie możliwości techniczne, żeby wam to wypuścić, wystreamować po prostu, żeby nie angażować waszych oczu, chociaż wiem, że chcecie oglądać Huberta i Andrzeja cały czas i nie spuszczać z nich oka, ale być może prowadzicie wtedy auto, więc mamy taką możliwość. No i pytanie, o której godzinie chcecie nas słuchać? Czy to ma być godzina poranna, czy mamy być waszym takim porannym pobudzeniem, czy też wieczornym uspokojeniem? Szkoła radziecka i amerykańska. No musicie sami to wybrać. Pamiętacie, pływacy na świecie zaczynają trening o 5 rano. Więc możemy nadawać również o 5 rano. I tym optymistycznym akcentem kończymy pierwsze spotkanie drugiego sezonu Run Forest Podcast w składzie Hubert Duklanowski Polska, dziękuję Andrzej Skorykow Polska, Daniel Kondraciuk Polska. Bardzo wam dziękujemy za uwagę, za to, że byliście z nami, że skomentujecie i będziecie z nami podczas kolejnych spotkań. I na kolejny odcinek nie będziecie czekać dłużej niż czekaliście na odpalenie bulwarów wiślanych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
No to co? Słuchajcie, no to kawka bardzo dobra. Andrzej, czy ty możesz już to wyłączyć? Mogę, już wyłączę.